Kolejny dzień w pracy. No trudno. O, co wy robicie? Ton, niespodzianka! 100 lat! Uhu! O, jak miło! Jesteście najlepsi! Ale co to ma być? Narysowaliśmy cię. Ło! To niesamowite! Jakbym spoglądał w lustro, uwielbiam to! To najlepszy prezent na świecie! Ale jak mam go zabrać? Jestem taki szczęśliwy! Aha! Wiem, co robić! Wezmę taśmę. Obkleję cały obrazek, ostrożnie oderwę. Co robisz? I przykleję na płótnie. Pasuje idealnie. Będzie na honorowym miejscu. Jeszcze raz dziękuję. Kocham swoją pracę. Och! Ale się cieszę. Dziś jest wyjątkowy dzień. 100 lat. Dziękuję. Nie trzeba było. Zasługujesz na to. Co dostała? Wow, moje ulubione perfumy. Wspaniały zapach. Ha, może wybrałem niewłaściwy prezent? To mógł być błąd. Co tam masz? Sam go wybrałem. To kamień. Odbiło ci? Ale za to jaki kamień? Nie możesz jej tego dać. Serio. Zabieram to. I co teraz zrobię? Beznadzieja. Chwilka, mam pomysł. Przyda mi się farba i gąbka. Zacznę od białego. A potem dodam inne kolory. Wow, już jest śliczne, ale będzie jeszcze ładniejsze. Czas na poziom ekspert. Namaluję tęczę, kilka chmurek i wreszcie ostatnie detale. No i super. Gotowe. Wygląda cudownie. Daj jej to. Wow, jak to zrobiłaś? Śmiało. To moja chwila. Tylko spokojnie. Wszystkiego najlepszego. Do mnie mówisz? Co chciałeś? Wow, jest przepiękna. Hej, ty. Co się dzieje? Ogarnijcie się. To było dziwne. Nigdy tego nie zapomnę. Mam dla ciebie prezent. Wow, co to może być? Otwórz, a się przekonasz. Ha? To kamień? Serio? Dałeś mi coś takiego? Urocze! Ła, chyba śnie. O rany. Całkiem miły. To było prześmieszne. Mama nie uwierzy, jak jej powiem. Prawie skończone. Słuchajcie uważnie. To wasz następny projekt. Myszka? Zaczynajcie. Powodzenia. Pomysłów mu zabrakło. Tam będzie ciekawie. Do dzieła. No dobra. Co za problem narysować mysz? Chwila, moment. Coś mi tu chyba nie tak. To trudniejsze niż sądziłam. Nie potrafię. A gdyby tak? Ha? Co to? Hej, uważaj! Przestań! Wezmę to. Uff, udało się. Może się przydać. Jeszcze tylko jedna rzecz. Będzie jak znalazł. No proszę. Hej, wracaj na ziemię. Zobacz. Cyferki? Nie rozumiem. Co mam z nimi zrobić? Weź wytłumacz. No jak to? Obrysuj je. Spróbuję. Trzymaj kciuki. Nie wiem, czy to się uda. Chwila, moment. A teraz je połącz. Okej, skoro tak mówisz. Hej, już widać kształt. Wow, ale super. Dobra robota. O, czas minął. Tadam. Zobaczmy. Jestem z siebie dumna. Bardzo dobrze. A teraz oceny. Liczę na coś dobrego. Jestem zdenerwowana. Już. 4? Okej. Wow, mam 5 z plusem. Gratulacje. 2 niegrzeczne dziewczynki potrzebują zajęcia. Czas rozpocząć igrzyska. To wygląda fajnie. I mam nawet odpowiednie przybory. Mhm.
Rozkręćmy tę imprezę. Wow, gładko się nakłada. Chodź tu, mały. A teraz nie ruszaj się. Patrz, robak. Och, mam go. Wydaje ci się, że jesteś taka zabawna. To było zbyt łatwe. Chyba mogę coś z tego zrobić. Patrzcie na to. Białe na czarnym zawsze wygląda dobrze. Widzicie? A teraz pora na detale. Domyślacie się, co to? Dam wam podpowiedź. Jest to dość przerażające. Och, Molly! Co tam? Boisz się? Hej, to tylko żart. Już dobrze. Umiesz tak zrobić palcami? Ha? Chyba. I co teraz? Hej, wiem! Zainspirowałaś mnie. Po prostu połączę wszystkie kropki. To będzie dobre. O, jakie urocze. A teraz dawać kolory. Im więcej odcieni, tym lepiej. Z czerwonym sercem nie może się nie udać. Użyję tego beżowego koloru na dłoń. Najpierw trzeba narysować szkic. Dobrze to wygląda, bardzo dobrze. To kolorowanie wymaga trochę cierpliwości. Już prawie. Ciemniejszy odcień tworzy wymiar. I na koniec ciemny kontur. Czyż nie jest to wspaniałe? Prawdziwe arcydzieło. Zrobione. Czyż to nie urocze? Wow, nieźle. Dzięki za inspirację. Nikt mi nie uwierzy. O, pierwsze zadanie. Zaczynajmy. Muszę się postarać. Wow, ile kolorów. Jest z czego wybierać. Dokładnie. A to co? Skąd się wzięła ta maska? Chyba powinienem ją założyć. Masz rację. Nic nie widzę. Czy to ty, Barbie? Pomogę ci. Co za dżentelmen? Kto to powiedział? Znalazłem pisaki. Nawet nie wiem, jakie kolory wybieram. Na tym polega wyzwanie. Tyle mi starczy. Czy możemy już zdjąć maski? Och, poszczęściło mi się. A ty co masz? Przekonajmy się. O, mogło być lepiej. To nie fair. Hej, nie ja ustalam zasady. W porządku, miejmy to już za sobą. Gotowy? Start! Zacznę od włosów. Zrobię z niego blondyna. A moja laska będzie ruda. Ostrożnie, żeby nie wyjść poza linię. Póki co idzie dobrze, to fajna zabawa. A przy okazji relaksujące. Powinniśmy to robić częściej. To znaczy spotykać się? Przyhamuj, kolego. Ledwo cię poznałam. Mój gość będzie wyglądał jak kosmita. Całe szczęście, że wybrałam dobre kolory. To idealny odcień na twarz. Skończyłem. Ja też. Wyszło całkiem nieźle. Chyba żartujesz. To jest dzieło sztuki. Pff, miałaś farta i tyle. Co jest grane? Nie mam pojęcia. Ale dziwne. Wow, ślicznie wyglądasz. Och, dziękuję. Ty za to zzieleniałeś z zazdrości. Że co? O nie, jestem zielony! Uwielbiam twoją sukienkę. Ach, jaka ona piękna. Może przymierzymy różne buty, co? Orzeźwiające. Niebieski pasuje do reszty stroju. Hej, kolejne wyzwanie. Ha, to może być trudne. Muszę się zastanowić. O, słomka mi się przesuwa. Tak lepiej. Od myślenia pić się chcę. Zaraz. Mogę to wykorzystać. Najpierw namaluję serce. Będzie wielokolorowe. To ostatnia część. Teraz przyda mi się ta słomka. Lekko dmucham przez słomkę. Farba rozprowadza się po papierze. Zrobię tak wokół całego serduszka, a w środku dodam kilka detali. Narysuję oczka, uśmiechniętą buzię, no i rumiane policzki. Moje arcydzieło jest gotowe. Hej, Barbie! Takie ładne buciki. Co chcesz? Co o tym sądzisz? Namalowałem miłosne serduszko. Wow, niesamowite. Doprawdy urocze. To dla ciebie. Ups, niezręczna sprawa. Ja nic nie mam dla Justina. Co tu robić? Ha, mam pomysł. Buty mojej lalki. Będą jak znalazł. Wezmę niewielkie płótno malarskie. Namaluję na nim serduszko. Potem umieszczę na nim buciki. Jeden za drugim. Tak, żeby zakryły całe serce. Użyję różnokolorowych butów. To już ostatni. Wygląda jak tęcza.
Zobacz, Justin, podoba ci się? Obiecałem sobie, że nie będę płakać, ale to takie wzruszające! Jaki on miły! Nigdy tego nie zapomnę! To najlepszy prezent, jaki dostałem! Po chlebca! To co? Kręcimy dalej? O! Mamy schodki! Widzicie? To będzie ciekawe! Wezmę to! Kate? Nie mogę używać linijki? Nie ma sprawy! Trudno. Narysuję coś, co przypomina schody. Ciekawe, co ona rysuje. To jakiś żart? Narysuję coś znacznie lepszego. Tutaj ważne jest odpowiednie wykorzystanie kątów i kilka dobrze narysowanych linii. Odkładamy markery. I co? Oj... Wiedziałam. A moje? Na pewno skończyłaś? Faktycznie. Muszę jeszcze złożyć. Stawiamy. I tak po prostu mamy trójwymiar. Tak! Wow! Zobaczmy, jak się sprawdzą. Hej! Wiatr go spycha. Chyba bolało. Sprawdźmy teraz twój rysunek. Hej, wspina się! Świetnie, Ava. Jak długo tu jesteśmy? Och, burczy mi w brzuchu. Muszę coś zjeść. Na szczęście jestem przygotowana. Zrobię sobie kanapkę. Serio? Przeszkadzasz mi w rysowaniu. Słuchajcie uważnie, bo to kolejne wyzwanie. Piękna tęcza. Zabieram się do pracy. A ja skończę kanapkę. Całe mnóstwo kolorów. Co ci mówiłam? Idź jeść gdzie indziej. Ser. Zaraz. Mam plan. Bierzemy się do pracy. Wysypię starty ser do miski. Zostawię troszkę na później. Dodam barwnik spożywczy i wymieszam. Chcę, żeby ser zmienił kolor. Niebieski ser! Chwycę garść i posypię na chlebek. Użyłam innych barwników. Wow, jaki zieloniutki! Przykryję to drugim kawałkiem chleba, a na wierzchu przykleję kotka. Naleję do miski mleka i dodam do niego barwnik spożywczy. To będzie moja farba. Porządnie wymieszam. Chyba gotowe. Pomaluję chlebek paskami, żeby pasowało do sera pod spodem. Mogę już zdjąć folię. Wow! Wyszło ładniej niż sądziłam. To dopiero przekąska. Wow! Cała dla mnie. Mniam, mniam! Uważaj! Cieknie ci! Hej, widzisz to? Ups, mój błąd. Nie przejmuj się. Zainspirowałaś mnie. Pokoloruję całą kartkę. Użyję kolorów tęczy. Następnie wezmę ołówek i narysuję jednorożca. Ale to jeszcze nie wszystko. To będzie najpiękniejszy jednorożec na świecie. Teraz potrzebny będzie czarny marker do pokolorowania jednorożca. Stworzę sylwetkę. Będzie wyglądać ekstra na tęczowym tle. Wow, tylko spójrz! Po prostu magiczne. Jestem z siebie dumna. Czas minął. Jakby to powiedzieć, przynajmniej ja swojego nie zjadłam. Brawo, Jasmine. A ty? Jestem zawiedziona. To znaczy, że wygrałam. Niczego nie żałuję. Sztuka jest piękna, choć czasem brzydka i dziwna. Czy nie? Co to? Patrz na mnie, też tak potrafię. Ale groteska. No wiecie co? Myślicie, że jesteście takie super? Ten obraz się rusza. Zaraz wam dam nauczkę. Wow, co my tu robimy? Ale jesteśmy kolorowe? Nie wiedziałam, że obrazy tak potrafią. Wiesz co? Podoba mi się tu. Wow, mi też, jest super. Hej, proszę o uwagę. Witam w świecie sztuki. Sprawdzimy wasze umiejętności. Na początek malowanie. Oh,
ekstra! Jesteśmy gotowe! Pora na pierwsze wyzwanie! Litera B. O tak, łatwizna! Bułka z masłem. Ale im szczęki opadną. Hej, co ona tam robi? Rysuje jakieś kreski? Miała być litera B. Na pewno wygram to wyzwanie. Gotowe! Idealna! Patrz, Madison. Piękna, prawda? Tak, całkiem ładna. Ech, ale tu się kurzy. A psik! Moje dzieło! Poleciało gdzieś! Tylko gdzie? I dlaczego jeszcze nie wróciło? Ała! O, tu jest! Fuj, ohyda! Wygląda paskudnie! Eni, co to za rysunek? Tragedia! Spójrzmy na dzieło Madison. O, bardzo ładne! 6! Pokażesz mi, jak to zrobiłaś? Pewnie! Zacznij od kreski z lewej i dorysuj 8 mniejszych. Połącz je w kwadraty. Te z prawej pod ukosem. Jeszcze kilka kresek w tym miejscu i łączymy wszystkie linie. Dodajemy kreski na górze, na dole i wewnątrz. Na koniec cieniujemy. I rozcieramy bagietką. Wszędzie, gdzie jest cieniowanie. Wygląda fajnie, co? I do tego takie proste. Ciekawe, co teraz? Teraz będziecie rysować serce. Ale ekstra! Jestem gotowa. Użyję do tego 3 kredek. Dzięki temu narysuję 3 linie za jednym zamachem. Teraz przyciemnię nieco zewnętrzny obrys. I rozetrę bagietką. O tak, wygląda świetnie. Jak narysować serce? O, już wiem! Nie, to się nie nada. A może by tak? Nie, też nie. Zaraz, poproszę o pomoc. Dobrze, że mam przy sobie ten przycisk. Wcisnę go i zaczekam na pomoc. Tak, może być. Hej, artystko! Podejmij za mnie to wyzwanie. Musisz narysować serce. Ach, tak. Już wiem. To bardzo proste. Serce jest symbolem miłości. Napiszę więc na kartce słowo love. Teraz koło w tym miejscu. I drugie, o tutaj. Zaraz zmienię to w dzieło sztuki. Każda litera stanie się dłonią. Nie zapominajmy o rękach. Teraz coś w rodzaju szpłych. I oczywiście tułowia. Zrobię im warkocze. Jeszcze dorysuję spódniczki. I nogi. Na koniec nieco ozdobię. I voilà! Miłość na papierze. Wow, brawo, brawo, dziękuję. Nie ma za co. Wracam do pracy. Że co? To nie fair. Eni ma teraz dzieło sztuki. Też muszę poprosić kogoś o pomoc. O, ciekawe, kto to będzie. O Boże! Nie wierzę! Billie Eilish tu przyszła! Tak, to ja, hej! Jestem twoją fanką! Urocze, pomogę ci. To na serio Billie Eilish? Tak, to ona! Naprawdę tu jest! Proszę, uciekam. Nie wierzę, że tu była! Nieźle, co? Pora pokazać nasze prace. Zaraz, zostawiła mi tylko swój autograf? Fantastycznie! Najlepszy dzień w moim życiu! O, Billie Eilish! 6, Madison. Eni, cudowny pomysł z tym obrazkiem. Motyl! Czyż nie jest piękny? Gotowe na kolejne wyzwanie? Lepiej się uwijajcie! Czas rozwinąć skrzydła i obudzić w sobie kreatywność! Hej, obudź się! Nowe wyzwanie! Przynajmniej ja jestem gotowa! I wiem, co robić! O tak! Ten motyl jest ogromny! Ale przede mną i tak jeszcze dużo pracy! Potrzebuję go tylko ze względu na jego rozmiar! Widzicie, jak odrysowuję go ołówkiem? A
teraz mogę przystąpić do tej najfajniejszej części. Gdybym tylko wiedziała, na czym ona polega. Hej, a to? Tak, użyję wszystkich kolorów. Czarny posłuży jako baza. Sprawi, że wszystkie kolory będą bardziej wyraziste. Gotowe! Trochę farby sprawi, że będzie wystawać z kartki. Super! Najpierw ciepłe odcienie. Następny. Ale zabawa! Obowiązkowo trochę różu. Mój ulubiony kolor. Uwielbiam też fioletowy i niebieski. Ostrożnie, żeby nie wyjść poza linię. Wygląda to całkiem dobrze, ale podkręćmy to nieco. Tym łańcuszkiem można owinąć motyla dookoła. Musi przylegać do czarnej farby. Teraz wystarczy delikatnie pociągnąć w dół i wszystkie kolory wymieszają się ze sobą. Te czarne smugi wyglądają odjazdowo, prawda? Gotowe! Czyż to nie jest niesamowite? Cudowny wieczór. Zawsze jesteś taki szarmancki. Bardzo cię kocham. O, to miłe z twojej strony. Ach tak? Masz przepiękne oczy. Co się tutaj dzieje? To motyl? Ciekawe. I co by to zrobić? Och, wiem! Mam nadzieję, że lubicie przerażające motyle, bo ja tak. No to lecimy. Nieźle. Teraz zrobię kontur w moim ulubionym kolorze, czarnym. Powoli nabiera to kształtów. Z każdą sekundą staje się coraz straszniejszy. No dobrze, teraz czas wypełnić kontury. To sprawi, że oczy będą wyglądać na bardziej zapadnięte. Nie ma to jak brak koloru. To naprawdę rozgrzewa moje serduszko. Hej, prawie skończyłam. Te wąskie elementy są trudne, ale robię postępy. Zaraz mi się wypisze marker. No dalej, jeszcze tylko trochę. Nie mogę pominąć tej części. Gotowe. Tak to się robi. Hej, motyl to motyl. Interesujące. Ach, moje oczy. Razi mnie. Sorki za spóźnienie. Cześć. Tak, tak, miło cię widzieć. Cześć. Bez światła? Za ciemno mi. Fiat Lux, niedoczekanie. Stryk. Światło. Mrok. Światło. No weź. Nie. Ach. Hej, gdzie my jesteśmy? Czas na przekąskę. A to co? Jakie krajobrazy? Hej, Madison, musisz to zobaczyć. Madison śpi. Ech, prześpisz cały dzień. Na czym to ja? Ups, szkoda. Ale może nawet dobrze się stało. Grunt to kreatywność. Kredki pastelowe można rozmazać palcem. To bardzo proste. Teraz to samo. Z drugim kawałkiem. Doskonale. I rozmazujemy. Najlepiej ruchem okrężnym, bo wtedy ładnie się zlewa. Ściągamy ten kawałek i następny. Tutaj użyję innego odcienia. Można swobodnie mazać po papierze. Technikę już znacie. Potrzeć kredkę i rozmazać. Teraz czerwony półokrąg i trochę żółtego na dole. Domyślacie się, co to? Tak jest, słoneczko. Czarnym mazakiem dodam szczegóły. Na przykład ptaki i drzewa. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. A co tam? Dorzucę jeszcze łódeczkę. Wiosłuj mały. Bardzo nastrojowe, czyż nie? Zalajkujcie, jeśli się zgadzacie. Dzięki. Jakie śliczne niebo. Okej, starczy tego. Koniec drzemki, Madison. Co? Miała
Miałam taki piękny sen! Nagle poczułam inspirację! Na początek obklejam taśmą. Teraz najlepsze, kolorowanie. Wypełnię każdą część po kolei. Nawet po kilka kolorów. Dzisiaj jestem w niebieskich klimatach. Dobrze się zapowiada. Wiadomo, co dalej. Rozmazywanie. Polecam do tego patyczki higieniczne. Wymaga to nieco cierpliwości, ale efekt będzie wart wysiłku. Już teraz wygląda fantastycznie. Teraz ściągamy taśmy i zdmuchujemy resztki. Ale to jeszcze nie koniec. Po taśmie zostały puste miejsca. Zastosuję na nich podobną metodę, tyle że dodam różowego. I blendujemy w najlepsze. Trochę się z tym schodzi. Odklejam taśmę. Następnie białym markerem zaznaczę migoczące gwiazdy, a przy okazji księżyc. Przydadzą się tutaj szablony. Mieszanie palcami. Brązowy kolor na dole. To oczywiście ziemia. Dzięki taśmie powstanie elegancka ramka. Nocne niebo ukończone. Podoba się? No pewnie. Wow, to też niesamowite. Makijaż prawie zrobiony. Zaraz, czy ja dobrze widzę? Kotek! Jakiś liczny! Oj, znowu się jarzysz. No co, pomaga mi przy makijażu? A mnie oślepia. Hej, coś narobiła. Wielkie dzięki. Ups. Ech. Co to za kot? Całkiem uroczy. I ten pędzel. A gdyby tak, mam genialny pomysł. Uwielbiam kotki. Prawdziwe i na papierze. Póki co to tylko mazanie wodą, ale zaufajcie mi, wiem co robię. Ten wodny szlak wypełnię następnie farbą. Woda rozcieńcza farbę i nadaje jej ciekawej tekstury. Przejadę pędzlem dookoła. O tak, a teraz obiecana tekstura. To dość żmudna robota. Ale ostatecznie zrobi różnicę. Łapki czarnym mazakiem. A uszka czerwonym. Fajnie wyszło, co? Kocia sztuka. Podoba wam się? Najwyraźniej tak. Wow, jak mam to przebić? Muszę stworzyć coś unikalnego. Po pierwsze zetrę grafit z ołówka. Im więcej, tym lepiej. Następnie patyczkiem higienicznym rozmazuję grafit. To będzie główka, to uszy i wreszcie ciało. Nie zapomnijcie o ogonku. Zdmucham nadmiar grafitu, a ołówkiem stworzę teksturę futra. I dorysuję wąsy. O, co za uroczy kociak! Jaka reakcja? Tak jak przypuszczałam. Wow, niesamowite! Chcesz się zamienić? O! Witam, witam! Mamy nowy dzień! Nowe okazje na olśniewające pomysły! Wow! O, przybory plastyczne! Jeszcze bym sobie pospała! No cóż! Cześć! Co słychać? Trzeba podlać roślinki! O! Hej, nowy listek! Dzielna roślinka! O nie! Czemu opadł? Ech, Madison! Pomogę ci! Rośliny lubią słońce! Wow! Niesamowite! Daj mi! Nie opadajcie! O rany! Przecież dopiero co wyrosły! Co się stało? Hej, Madison! Zobacz! Rozumiesz? Motylek! Liście trochę przypominają skrzydła. Już wiem! Zrobię listkowego motylka! Użyję białego markera, żeby pokolorować liście. To trochę czasochłonne. Następny etap jest ciekawszy. Rysowanie rozmaitych wzorków. Niebieski, różowy, żółty, biały na detale i czarny na linię skrzydeł. Dobrze nam idzie. Nigdy za wiele szczegółów. Ograniczę nas tyle.
tylko wyobraźnię. Im bardziej misterne, tym lepiej. Śliczne, prawda? Chyba się zgadzacie. Hurra! Patrzcie na mojego motyla. Nie pasuje wam? Jacy wy bredni. No trudno. Wymyślę coś innego. Motyl, podejście drugie. Tym razem użyję techniki akwareli. Tej samej co przy kotkach. Zobaczcie, jak rozchodzi się kolor. A gdy dodamy kolejne, ładnie się ze sobą zlewają. Pomarańczowy płynnie przechodzi w żółty, jak zachód słońca. To piękny efekt. Środek pokoloruję na czarno. Cienkim pisakiem zaznaczę czułki. Doskonałe! Teraz dodam złoty kontur, żeby podkreślić kształt skrzydeł. Przy okazji nadaję to trochę połysku. Tym samym kolorem zrobię kropki. Oraz różnej grubości linie. Patrzcie i podziwiajcie. Lepszy niż poprzedni. Nie sądzicie? Wow! Dzięki za lajki! U ciebie będzie szczęśliwsza! Dziękuję! Jakie milusie! A to co? Wow, mnóstwo kolorów! Hej, może się jednak podzielisz? Nie marudź! Co takiego? Zaraz ci pokażę! Skąd tu się wziął nietoperz? A masz! O nie! Zmarnowałaś farbę! Mój błąd! Naprawię to! Przejdzie walec i wyrówna! Wow, ale super! Możesz nawet użyć plastikowej karty! Wow, wychodzą śliczne pasemka! Kolejny szczęśliwy przypadek! Więcej lajków poproszę! Tak? Zrobię coś 100 razy lepszego, używając więcej odcieni. Wszystkie kolory tańczy. Jedno pociągnięcie pędzla z wodą. Ostrożne zanurzenie. I macie przepis na tęczę. Gotowi? Do dzieła! Cudownie! Błyskawiczna tęcza. I co? Robi wrażenie. Warto oprawić w ramkę. Jak myślisz, co teraz będzie? Tutaj. Wyzwanie numer 3. O, trochę trudne. Ciężko się rysuje gwiazdy. Chwila. Jeszcze nie skończyłam. O, kapelusz! Zaraz, co my mamy z nim niby zrobić? Odwróćcie go do góry nogami. Magiczne ręce artysty. Teraz rączka do środka. Zaczynaj, Eni. O, wow! Kolorowe flamastry! Super, podoba mi się! O, ja też chcę! No dalej, flamastry! Zaraz, to nie flamastry! Haha, dostałaś dziwne okulary! Możesz zacząć! Panienki, poproszę kapelusz! Łap, Roberta! Madison, przymierz je! Ech, no dobra! Jak do licha mam w nich cokolwiek narysować? Nic z tego. Ech, nie mogę ich zdjąć. Nie, nie, nie. Okulary są częścią wyzwania. Ech, dobra. Spróbuję narysować gwiazdę. Ale masakra. Na bank źle to wygląda. Ale mi się upiekło. Pora narysować gwiazdę. Zacznę od przecinających się linii. A potem je połączę. W ten sposób. I pozostałe tak samo. Gotowe. Jeszcze kolor. Będzie ekstra. Uwielbiam kolorować. Dobrze, że nie wychodzę za linię. Wygląda pięknie. Prawie gotowe. Jeszcze chwila. Skończyłam. Koniec czasu. O, mogę już zdjąć okulary. Niech to. Patrz, co mi wyszło. O, Madison, schowaj to paskudztwo. Piękniejszej nigdy nie namalowałam.
Świetnie, Ani. Bardzo ładnie. To nie fair. Pora na ostatnie wyzwanie. Tada! Królik! O, króliczki są słodkie! Najlepsza runda! Zaczynajmy! Kic, kic, kic! Mój będzie najładniejszy! Kółko tutaj i dwójeczka w tym miejscu. Kreska z prawej i rysujemy uszy. Jeszcze źrenice i rzęsy. Słodki nosek i słodki pyszczek. Ale uroczy! Teraz ciało. Ogonek i łapka. Króliczki muszą coś jeść. Dam ci ogromną marchewkę. Ale jest szczęśliwy. Jak narysować królika? O, już wiem. Co? Niech to złamał się. Dobrze, że mam drugi. Ten też się złamał. Nie wierzę. Ale się wkurzyłam. Dobra, spokojnie. Weź większy kaliber. Ten na pewno się nie złamie. Pora narysować króliczka. Wiedziałam, że to dobry pomysł. Koniec czasu. Pokażcie rysunki. No nie, przecież jeszcze nie skończyłam. Dobrze. Ani, Madison, co narysowałyście? Madison, wspaniale! Ani, co to ma być, królik? Wow! Ała! Moja głowa! Szybka karma! Etam, przynajmniej króliczkowi nic się nie stało. Wiele się dzisiaj nauczyłyście, brawo! A teraz wracajcie do swojego świata. Wow, wróciłyśmy! Patrz, tu jest! Dziękuję, Roberta. Nie ma za co. Ale się lepi. I do tego jest różowy. Zdecydowanie wolę gąbczaste gałki oczne. Przepiękne. A to co? Nasze kolejne wyzwanie? To jednorożec. Zgadza się. To najlepszy dzień mojego życia. Jednorożec tak jak ja. Uff, oszczędź mi tego. Jestem jak czyste płótno i moja własna inspiracja. Idę jak burza. Wygląda jak ja. Widzicie? Teraz czas na kolor. Ha! Jednorożce kochają wszystkie kolory tęczy, ale muszę zacząć od neutralnej bazy. Teraz czas na barwy. Lubię nakładać jeden kolor naraz. Dzięki temu nie pomyli mi się kolejność. Jeszcze tylko kilka. I czas na ostatnie szlify. Czarne kontury robią cuda. Teraz wygląda to bardziej realistycznie. Gotowe. Zostało tylko kilka szczegółów. O, jakie piękne oczy. Patrzcie na to. O, tak. Boskie. Tak, to jednorożec. Fajny. Popatrz mi w oczy. A? Tak, właśnie tak. Ja... wow. I? O! Nie pogniewasz się, jak to pożyczę, prawda? Najpierw muszę to odrysować. Potrzebuję kilku prostych linii. Proszę, na dole też. Gotowe? Dzięki, to było łatwe. Nie ma to jak subtelna manipulacja. Teraz mam idealny róg jednorożca. Tyle, że mój będzie czarny. No bo dlaczego nie? Doskonale. Ha, ha. Tak, tak. I żadnych kolorów. Ona porusza się tylko pod osłoną nocy i doskonale się kamufluje. Jej włosy są jednak w delikatnym odcieniu różu. Bardzo ładnie. Teraz jej oczy. Musi mieć długie rzęsy. Tak samo po drugiej stronie. Czyż nie jest ładna? I jeszcze kontur. Obowiązkowy do akwareli. Przepięknie. Hej, obudź się. He? Wow, spójrz na nasze jednorożce. Są najlepszymi przyjaciółkami. Zawsze na różowo. Co to za hałas?
a tak mi się dobrze spało. Barbie wciąż kima. Hej, obudź się! Ziemia do Barbie! Nic z tego. No trudno się mówi. Śpi jak suseł. Ha, już wiem! Zrobię jej niespodziankę. Zawsze chciałem podróżować. Nie ma to jak Paryż. Pożyczę sobie. Hej, ukradł mi rogaliki! Oburzające! Świeżo upieczony rogalik z kawą. Barbie będzie zachwycona. Ładnie pachnie. Postawię jej pod nos. Co to? Czuję zapach kawy. Wow, dzięki! Masz jeszcze rogalika. Takie pobudki to rozumiem. Pyszne. Jeden dla mnie. Zasłużyłem. Ale byłam głodna. Coś do popicia? A ten rogalik cudownie miękki. Co mamy z tym zrobić? Znak zapytania? Dobre pytanie. Okej, zaczynajmy. Czekam na natchnienie. Wciąż czekam. I oto jest. Wezmę pędzelek. Ostrożnie, Justin! Ups, sorki. Rozlałeś moją kawę. Wylała się na spodek. Całe szczęście. Pomyliłam się. To było niechcący. I co ja mam teraz zrobić? Przecież nie użyję tej kartki. A może jednak? Mam świetny pomysł. Potrzebuję mazaka. Obrysuję plamę po kawie. W ten sposób. Popatrz, Justin. Co mówiłaś? Skończyłam swój rysunek. To balon na ogrzane powietrze. Wow! Jesteś genialna, Barbie. Brawo! Hej, to nie jest słomka. To jest to. Jako farby użyję napoju. Zaraz zobaczycie. Z góry na dół. Uwielbiam ten kolor. I dobrze, bo innego nie mam. Wszystko będzie na fioletowo. Domyślacie się, co to będzie? Podpowiedź, to są płatki. Zapowiada się dobrze. Wszystko idzie zgodnie z planem. Więcej płatków z drugiej strony. Teraz kolejny etap. Obrysować kontury mazakiem. Dzięki temu nabierze wyrazistości i będzie się wyróżniać. Obraz zaczyna nabierać kształtu. Już niewiele brakuje. Jestem z siebie dumny. Super! Hej, Barbie! Ale ładne! Co? Patrz i podziwiaj. Poczułem wenę. Wow! Fantastyczne! Wykonaliśmy kawał dobrej roboty. No pewnie. Nudzi mi się. Jak długo mamy czekać? Co tam masz? Nic takiego. No weź pokaż. O, następne zadanie. Kwiaty? Okej. Mam pomysł. Mała pomoc wizualna. Niezbyt atrakcyjne. Nie o to chodziło. Małe i smutne. Ale co tam? Rozsypię kwiatki na kartce. Umieszczę je w ten sposób, żeby tworzyły koło. Na kartce położę arkusz plastiku. I walimy młotkiem. A masz, żałosny kwiatku. Spoko, nie zwariowałem. Następnie zdejmę plastik. Wyszło lepiej niż przypuszczałem. Hej, Barbie. Spójrz na to. Podoba ci się? Wow, rewelacja. To nie są kwiaty. Potrzebuję więcej czasu. Jasne, nie spiesz się. Zacznę od początku. Do dzieła! Przycisnę modelinę do okrągłej tektury. Użyję różnych kolorów. Ułożę je warstwami. Mniej więcej tak. Teraz najważniejsze. Białą modelinę uformowałam w małe kuleczki. To będą istotne detale. Kuleczki ułożę w rzędach. Gotowe! To kaktusy! I jaki werdykt? Wow! Przeszłaś samą siebie! Dziękuję bardzo! Dzień dobry, klaso. Wesołego dnia, sprawdzianu. Zapomniałam się uczyć. Żaden problem, dam radę. Kończy mi się czas. Och, biedny Justin. Nie jestem na to gotowy. Potrzebuję pomocy. Belferka na ratunek. To dla ciebie, Justin. Co to jest? Dojdziesz do tego. Brzmi spoko. Wow, peleryna! Jak to miło! Powodzenia! Trzymaj się tam, Justin! Zobaczmy! O tak, aha! Przydałaby mi się pomoc. Niech no zobaczę.
Guma powinna pobudzić mój mózg. Chcesz trochę? No raczej. Truskawka. Nasz mały sekret. Cisza. Aha. Ale się ciągnie. Hej, słyszę przeżuwanie. Nikt tu nic nie żuje. Nie. Wy dwoje, otwierać buzię. O nie. Mamy przechlapany. Wy dwoje, do sprzątania gum, ale już. Kto, ja? Co on ma na myśli? Pod waszymi ławkami. Co? Ha? O, to będzie obrzydliwe. Wszystko? Błagam, wszystko, tylko nie to. Nie! One nawet nie są nasze. Myślicie, że mnie to obchodzi? No to do dzieła. Ha? Jak mamy to zrobić? Użyjcie swoich mózgów, uczniowie. Macie skrobać. Rozumiecie? O! No dobra. O, to obrzydliwe. Ale to się klei. Jak długo to tu było? Ho, ho, ho! A roboty przybywa! Hej! Moje biurko też, okej? Okay? Niech pomyślę. Ta. Bardzo interesujące. Ale jestem śpiący. Zamknę na chwilę oczka. O nie! Co się stało? Och, ja to zawsze mam szczęście. Ogarnę to bez obaw. Co tam się dzieje? Upuścił swoje ołówki. Częsty problem. Ale mam rozwiązanie. Wiem. Doskonały przybornik. Nadchodzi. Pomyślałam, że może ci się przydać. Zobacz, jaki mam przybornik. Wow! Możemy zagrać? Już nie jestem zmęczony. Wygram. To jest świetne. Hej, mam cię! Nikt mnie nie pokona! Ha! O nie! Dlatego płacą mi fortunę. Przerwa na muzykę. Na zdrówko. To jest moja nuta. No dobra, skup się. No dalej. Sam nie wiem. To nie może być dobrze. Poddaję się. Chyba, że... Teraz mam wszystkie odpowiedzi. Muszę się tylko pospieszyć. Dobrze, zapamiętaj to. Aha. O nie, mój telefon. Ups. Co to było? Ups, nie jest dobrze. Justin? Tak. O nie, strasznie się zestresowałem. Potrzebowałem trochę pomocy, przepraszam. Proszę mnie nie oblewać. Nie martw się, Justin. Proszę. Serio? Możesz też wykorzystać to. Na twój telefon. Stojak? Chyba spróbuję. Dzięki. Dobra, na czym skończyłem? Matma wcale nie jest taka zła. Czasami dzieci po prostu potrzebują przerwy. I my, nauczyciele, również. Ten odcinek jest naprawdę dobry. Pracujcie sobie dalej, klaso. Na sam widok tych jajek robię się głodna. To chyba znaczy, że dobrze je narysowałam. Hej! Jasmine, zobacz! Zrobiłam ci śniadanie. Zobaczmy. Myślę, że wybiorę te. Nie mogę ich zjeść. Nie rozumiem. Tylko te są prawdziwe. Średnio wysmażone, czyli moje ulubione. Wyglądają całkiem nieźle, prawda? Zaraz, co? Wiem, wiem. Pyszne. Ale Lili! Te dwie idealnie nadają się na moje wyzwanie. Co jest grane? Przyzywam was! Ha? Co to za miejsce? Ładny strój! Co teraz? Mam dla was małe wyzwanie. Och, ta kreda jest beznadziejna. Ledwo mogę ją kontrolować. Och, i ten okropaśny dźwięk. Przestań! Wszystkie linie są takie grube. Nie zniosę tego. Proszę, skończ już. Zaraz, zaraz. Mam dość. Hej, co się dzieje?
moja kreda! Zamieniła się w kubkę pyłu! Właściwie to nawet fajne! Wow! Nagle poczułam inspirację! Po co używać nieporęcznej kredy, skoro mogę cieniować palcem? W ten sposób mam o wiele lepszą kontrolę, a krawędzie są ekstra gładziutkie. Potraficie rozpoznać, co to będzie? Spokojnie, wkrótce wszystko się wyjaśni. Nie dałoby się tego zrobić zwykłą kredą. Czas uzupełnić pył. W niektórych punktach użyję więcej, żeby je uwypuklić. W końcu widać ogólny kształt. Białe elementy można wytrzeć gumką albo zaznaczyć korektorem. Czyż ten miś nie jest uroczy? Teraz kilka detali. Najpierw muszka. Dodaje stylu i elegancji. Wreszcie proste kreseczki, które sprawiają wrażenie futra. Aż chce się go przytulić, prawda? Już niewiele zostało. I wreszcie najważniejsze. Skromny uśmiech. A, no tak, jeszcze oczy. Od razu wydaje się bardziej żywy. Ciekawe, na co patrzy. Normalnie słodziutki jak cukierek. Moja tajna broń. No i załatwione. Co o tym sądzisz? Wow! Wiem! Co ja powinnam narysować? Moja szminka! A gdyby tak... To mi daje pewien pomysł. Zaskakująco praktyczne, pod warunkiem, że ma się dużo szminki. I kolejna warstwa. Powinnam potem poprawić makijaż. Odpowiednia ilość warstw nada obrazkowi dynamiki. Okej, teraz szczegóły. Jedna malutka rączka, potem druga, ale dopiero twarz połączy wszystko w całość. Może jeszcze jakieś okulary. A co do ubrania? Może skromna sukienka? Już mi się podoba! Niesamowite, jak z odrobiny szminki powstaje szczegółowy rysunek! Czerwony kolor jest taki wszechstronny! Jestem z tego naprawdę dumna! Tadam! Gotowa do oceny! Skończyłyście? Oba rysunki są wspaniałe! Bardzo dobra robota, drogie panie! Hej, co się stało? Wasze dzieła dołączyły do mojej kolekcji! O, ktoś do mnie dzwoni! Cześć! Psst! Hej, psst! Co robisz? Wow, dziękuję bardzo! Uwielbiam świeże kwiaty! Jest też kartka! To od mojego chłopaka! Jest taki romantyczny! Kocham cię! Żartujesz sobie? Ja też mam chłopaka. Gdzie moje kwiaty? Zapomniał? Ugh, nie daruję mu! Mam tego dosyć. Jeszcze tego brakowało. Chwileczkę. Spójrzcie na to. Mam pewien pomysł. To będzie wspaniałe. Na płótnie naszkicuję prosty kształt. Póki co nie powala, ale zaufajcie mi, to będzie arcydzieło. Powali was na kolana. Nie spieszę się, bo ma wyglądać fantastycznie. Narysuję kwiaty, ale nie będę ich kolorować mazakami, tylko lukrem. Trzymam się naszkicowanych linii. Dobrze, że mam pewną rękę. Taką sztukę to rozumiem. Wygląda smakowicie. Aż mi ślinka cieknie, ale muszę się powstrzymać. Lukrowy zarys skończony. Czas na drugi etap. To niezbędny będzie pędzelek. Lukier nakładam bardzo delikatnie. Wypełniam puste przestrzenie, jednocześnie zachowując zarysy. Tym razem muszę się spieszyć, bo inaczej lukier zastygnie. Daje świetny efekt faktury. Skończyłam. Musisz to zobaczyć. Sama to zrobiłaś? Masz swoje własne kwiatki. O, farby. Właśnie tego potrzebuję. Mam już plan. Do dzieła. Przyciskam pędzel do płótna. I kręcę. Tak powstają kolorowe kółka. Różowe, zielone i fioletowe. Teraz namaluję łodygi. Dodam trochę liści. Zmienię kolor. Na żywą zieleń. Mogę malować na samych kółkach. To naprawdę relaksujące. A przy okazji robi wrażenie. Zobacz. Wow! Rewelacyjne! Hej, mam pomysł! Brzmi nieźle. Huh? A to co?
Pokażcie. Wow, lukrowa technika i minimalizm. Uwielbiam oba. Wow. Och, dzień dobry. Słoneczny dzień. Czas wstawać. Och, jakie piękne światło. Wreszcie poranek. Witaj, słoneczko. Promienna jak zwykle, Molly. Co za dżentelmen. Za jasno. Tak lepiej? Widzę cię. Nie trzeba okularów. Uwielbiam twoje promienie. Co tak wali po oczach? Spać się nie da. Cześć. Moja kolej. Nareszcie się ściemniło. Wolę blask księżyca. Mój strój. Ach, głupie paski. Momencik i gotowe. Cześć. Moja mroczna piękność. Księżyc cię kocha. No wiesz co, bo się zarumienię. Taka jest prawda. O nie! Co się tam dzieje? Znowu on zasłania mnie. Co? Nie teraz. Szkoda. Na szczęście mam latarkę. Przynajmniej coś widać. Zaćmienie księżyca. Akurat dzisiaj. Nie! To nie fair! Nie! Co się stało? Nie widzę księżyca. Przykro mi. Ale nie martw się. Znam fajny trik. Wlej do miski masy papierowej z dodatkiem kleju. Weź papier i nożyczki. Potnij papier na kwadraciki. Zanurz kawałki papieru w masie. I przyklej je do nadmuchanego balonika. Tak, żeby zakryć prawie cały. Przebij balon przez pozostawiony otwór. Teraz malujemy srebrną farbą. Najlepiej stempelkiem, żeby powstała piękna faktura. I wreszcie światełka. Do środka. Nastrojowe, co? A na wierzch bukiecik kwiatów. I gotowe. Zobacz. Wow, to dla mnie? Zrobiłaś dla mnie księżyc? Ale kosmos. Zaraz, czy to... Zdziebko mnie zaćmiło. Ale już wróciłem. Miło cię widzieć. Patrz, mój własny księżyc. Doskonałe. Siemaneczko. Co to za stary pryk? Ubarwimy go? Ten piernik prosił się o przeróbkę. Dzień dobry. Co się dzieje? Co? Cóż to znaczy? Za grosz szacunku do sztuki. Ale to się zmieni. Nie! Wow! Co to za miejsce? Trochę mi dziwnie. Patrz, jak to kolorowo. Hej! Masz elfie uszy. Co? Moje uszy? Ty też je masz. Co? Ahem. Kto to jest? Rozbudźmy kreatywność. Albo rozkręćmy. Przed wami wyzwanie rysownicze. Wygram z zamkniętymi oczami. Oj, gotowe na pierwszy obrót? Co to znaczy? Przyda wam się małe co nieco. I co teraz? Brakuje najważniejszego. Jak ona to robi? No i proszę. Teraz ja spróbuję. Fajnie, jakbym trzymała piłkę, ale piękniejszą. Co by z tym zrobić? No tak, mogłabym się czegoś napić. Ha, bułka z masłem. Teraz twoja kolej. Okej. Jest lżejsza niż myślałam. Wow, czemu ją puściłaś? Ona oszalała. No chodź, maleńka.
Oblała mnie? Co ja takiego zrobiłam? Och, biedactwo. Poczekaj, pomogę ci. Och! Moja szklanka jest pełna! Dzięki! Cała przyjemność. A teraz rysujemy. Zobaczmy. Dobra, narysuję ludzika. A teraz nieco wody. Wygląda, jakby się ruszał. Tylko spójrzcie. Ale super. Już wiem. Skoro jesteśmy w temacie wody, narysujmy pływającą rybkę. Pływamy, malutka. Chyba to lubi. Czekaj, dokąd ty płyniesz? Ej, wracaj tu. Halo? Jest tam kto? Czas minął, dziewczęta. Pokażcie, co macie. Narysowałam pływającego ludzika z balonem. Uhu! Wow, on naprawdę pływa. A ty? Mój rysunek chyba odpłynął. Wow, trochę jej się urosło. Ach, strasznie śmierdzi, fuj. Ojej. Co teraz, co teraz? Wylosowaliśmy niespodziankę. Co? Nie rozumiem. Okej. Tu nic nie ma. Czym mamy rysować? No tak, wyczaruję to sobie. Jedziemy. Wow, naprawdę mi się udało. Tylko spójrzcie. Świetne. Najpierw piszemy unicorn. Kilka kreseczek tutaj. I mamy przeurocze oczka. Wygląda znajomo, prawda? Mamy już róg. Och, to prawdziwy jednorożec. Ale musimy go pokolorować. Nie szczędzimy kolorów. Jeszcze kilka detali i rysunek jest gotowy. Spójrzcie, jaki jest uroczy. Hej, też tak chcę. Wystarczy się skupić. To nie działa. Muszę się bardziej skupić. Och, nie mogę na to patrzeć. Proszę. Udało się! Ale co mam z tym zrobić? Mam wykorzystać lusterko? Ja też nie mam pojęcia. Hej, widzicie odbicie? Fajnie wygląda. Już wiem, co narysuję. Okazuje się, że z dwóch dwójek można narysować coś ciekawego. Tak, to mała żabka. Pokolorujmy ją na zielono. Widzicie? Całkiem nieźle rysuję, prawda? Skończyłam na czas. Jaki uroczy. Świetny. A żabka? Wiecie co? Obie wygrywacie. Jakie milusie. A to co? Wow, mnóstwo kolorów. Hej, może się jednak podzielisz? Nie marudź. Co takiego? Zaraz ci pokażę. Skąd tu się wziął nietoperz? A masz. O nie, zmarnowałaś farbę. Mój błąd. Naprawię to. Przejdzie walec i wyrówna. Wow, ale super. Możesz nawet użyć plastikowej karty. Wow, wychodzą śliczne pasemka. Kolejny szczęśliwy przypadek. Więcej lajków poproszę. Tak? Zrobię coś 100 razy lepszego, używając więcej odcieni. Wszystkie kolory tęczy.
Jedno pociągnięcie pędzla z wodą. Ostrożne zanurzenie. I macie przepis na tęczę. Gotowi? Do dzieła! Cudownie! Błyskawiczna tęcza. I co? Robi wrażenie. Warto oprawić w ramkę. Nie ma to jak lizaki, żebyś wiedziała. Zazdroszczę im. Też chcę lizaka. Ślinka mi cieknie od samego patrzenia. Wystarczy tego. Oddajcie mi swoje smakołyki. Moje. Tylko moje. Truskawkowy. A ten smakuje cytryną. Rozkosz dla podniebienia. Ups. Przepraszam, dziewczyny. Co się stało? Mam dziwny posmak w ustach. Ohyda! Chwileczkę. Hej. Spójrz na to. Jeden szablon. Dwa kolory. Mieszanie kolorów jest kluczowe. I już. Ha? Ja to zrobię lepiej. Patrz i podziwiaj. Dobra, teraz markery. Sprawią, że kształt będzie się wyróżniał. Rysowanie łusek zajmuje sporo czasu, ale będzie warto. W górnej części narysuję uszy oraz niewielkie płetwy. I co? Rozpoznajecie? Te subtelne detale na pewno rozjaśnią sytuację. Co za śliczny odcień błękitu. To samo z drugiej strony. Teraz przerzucę się na głęboki fiolet. Każdy z tych kolorów wygląda świetnie, a razem dodają całości nieco głębi. Jest to trochę czasochłonne, ale rezultat będzie wart wysiłku. Do następnego etapu potrzebuję grubszego pędzla. Widzicie, jak nim manipuluję? Tylko spójrzcie na te cudowne, ciepłe kolory. W tle będą wodorosty. Wygląda, jakby były pod wodą. Stąd też pęcherzyki powietrza. Muszę ci się pochwalić. Jak ci się podoba? Wow! Na taką reakcję liczyłam. Z kolei mój obrazek jest jakiś taki bezbarwny. Głupi pędzelek. Może większy oznacza lepszy. Ale najpierw muszę go przygotować. Tęcza rozjaśni każdy obrazek. Zwłaszcza malowana taką oto techniką. Zresztą sami zobaczcie. Rysunek od razu wygląda radośniej. Nie sądzicie? Wow! Geniusz przy pracy. Jestem pod wrażeniem. Dobra robota. A teraz je odbiorę. Hej! Och, super! Co was tak śmieszy? To nie tyle pieprzyk, co pieprz. Niegrzeczne dziewczynki. Zasługujecie na karę. Koniec pokazywania palcem. Hej! Co to ma znaczyć? Auć! Nie mogę ruszyć ręką. Cóż, to by było na tyle. Ale co z naszymi rękami? Jak niby mamy cokolwiek rysować? Jakieś pomysły, Lili? Nie mam pojęcia. Chyba, że... Obserwuj. Skoro nie mogę ruszyć dłoni, po prostu ją obrysuję. Grunt to kreatywność. Uff, zaklęcie minęło. Ale moja praca dopiero się zaczyna. Obrys dłoni to mój punkt wyjścia. Na jego podstawie stworzę cały rysunek. Zaczynając od oka. Z każdą linią widać coraz więcej. Jeszcze nosek. Śliczny, prawda? Pewnie już odgadliście, że to foka. I to bardzo wesoła foczka. Dodam szczyptę koloru. Język będzie oczywiście różowy. Jak to u foki. I nie tylko. To by było na tyle. Podoba ci się? Rzuć okiem. Co? Myślę, że mogę temu dorównać. Moja dłoń też jest unieruchomiona, ale w nieco innym kształcie. Obrys prawie skończony. Wow, kto by pomyślał? Ha! Już!
już wiem! Czasami przydaje się zmiana perspektywy. Teraz połączę oba kształty. Tutaj będą oczy. Już teraz wygląda całkiem uroczo, zwłaszcza z tym wyrazem twarzy. Teraz reszta ciała. Jaka jest żaba, każdy widzi. Mianowicie zielona, no bo jak inaczej? Uwielbiam kolorować. To takie satysfakcjonujące. Wybrałam mocny, nasycony odcień zieleni. Tylko jeden kolor to oczywiście łatwizna, ale za to stópki będą pomarańczowe. I skończone. Ekstra! Wow! Bardzo ładnie, Jasmine. Oba rysunki są wyjątkowe. Doskonała robota. Co oznacza tylko jedno? Moje! O! I do góry. Co teraz? Wow! Tak, jestem imponująca. Niesamowite. W takim razie kto wygrał? Dobre pytanie. Hej, Jasmine, to co, pokażemy jej? Jasne! Dobra, uwaga! Tadam! Czarownica w całej okazałości! Pieprzyk i wszystko! Zrobiłyśmy to razem! Czy ja dobrze widzę? Ha? Tu jestem! Muszę się przyjrzeć z bliska! Najpiękniejszy portret, jaki kiedykolwiek widziałam! Przekąski gotowe! Co myślisz o tej girlandzie? Bardzo urocza. Ja też mam jedną. Ładnie wygląda na ścianie. Nic tak nie ożywia jak odrobina zielonego. A napoje? Mam to. I księżycowy blask. Wow! Pstryk? Zaczynamy imprezę. Zupełnie jak rozświetlone nocne niebo. Wow! Jakie to cudowne! Ups, coś jest nie tak. Zepsuło się, czy co? Zobaczmy. Och, no działaj! Co robimy? No to się nie pobawimy. Chyba, że... Wiem! Same zrobimy sobie atmosferę. Rolka, nożyczki. I odrobina wyobraźni. Będzie kolorowo. A jak? Motylek na ratunek. Przyleciał z przyjaciółmi. Prześliczny! Sama to zrobiłaś? Potrzebujemy tylko światła. Hej! Jesteś tam? Jak mogę pomóc? Zaświeć troszkę, okej? Z przyjemnością. Proszę bardzo. Wow! To naprawdę działa. Wow, niesamowite. Siemka. Robimy imprezę. Hurra! Ale się nudzę. Co robisz? Paznokcie, co? Nudzicie się? O, uwielbiam kotki! Spójrz, to kot! Hurra! W takim razie to będzie wasze następne wyzwanie. Hej, gdzie jest mój telefon? Widziałaś go? Twój telefon? Tak, gdzieś mi zginął. Wiem! Nie potrzebuję zdjęcia. Wykorzystam tego słodziaka. Wracamy do gry. Ha! Muszę dobrze narysować nosek. Gotowe? Ale urocze! Nie mogę zapomnieć o ogonie. Czyż nie jest uroczy? Mój genialny rysunek kotka. Widzisz jego pyszczek? Och! Jak to zrobiłaś? Zobaczmy. Ja też potrafię w magię. Nieźle. Widzę cię, mały kotku. Tak, czuję inspirację. I wiem, co robić. Najpierw potrzebny mi wstępny szkic. Następnie dodam mniejsze szczegóły. Użyję grubego markera do narysowania futerka. Wypełnię niektóre elementy. Wygląda uroczo, prawda? Tak realistyczne. Miau! Ale czegoś mu brakuje. Wow! To naprawdę dobre! To mucha? Skąd się tu wzięła? Podoba się jej mój kot. Siedź tu. Nie mogę na to patrzeć! Twoje dni są policzone! Hej! Ktoś tu się zirytował! Uwielbiam takie grymasy! Podoba ci się? Chyba mamy tu parkę odjazdowych kotków! Makijaż prawie zrobiony! Zaraz! Czy ja dobrze widzę? Kotek!
Jaki śliczny! Oj, znowu się jarzysz. No co, pomaga mi przy makijażu. A mnie oślepia. Hej, coś narobiła. Wielkie dzięki. Ups. Ech. Co to za kot? Całkiem uroczy. I ten pędzel. A gdyby tak, mam genialny pomysł. Uwielbiam kotki. Prawdziwe i na papierze. Póki co to tylko mazanie wodą, ale zaufajcie mi, wiem co robię. Ten wodny szlak wypełnię następnie farbą. Woda rozcieńcza farbę i nadaje jej ciekawej tekstury. Przejadę pędzlem dookoła. O tak, a teraz obiecana tekstura to dość żmudna robota, ale ostatecznie zrobi różnicę. Łebki czarnym mazakiem. A uszka czerwonym. Fajnie wyszło, co? Kocia sztuka. Podoba wam się? Najwyraźniej tak. Wow, jak mam to przebić? Muszę stworzyć coś unikalnego. Po pierwsze zetrę grafit z ołówka. Im więcej, tym lepiej. Następnie patyczkiem higienicznym rozmazuję grafit. To będzie główka, to uszy i wreszcie ciało. Nie zapomnijcie o ogonku. Zdmucham nadmiar grafitu, a ołówkiem stworzę teksturę futra. I dorysuję wąsy. O, co za uroczy kociak! Jaka reakcja? Tak jak przypuszczałam. Wow, niesamowite! Chcesz się zamienić? O! Bam, bam! Fajowa gierka! Cicho, próbuję się skupić. O, czas na pierwsze wyzwanie. Narysujecie uroczego kotka. Niech ci będzie. Ugh, mam skurcz. Za długo grałam. Ha, mam pomysł. Obrysuję kontur dłoni i ramienia, trzymające zgięte kostki. To bardzo proste. Teraz dodam szczegóły. Kotek będzie miał paski, duże słodkie oczęta i uśmiechniętą buzię. Jaki uroczy. Wciąż za mało detali. Ale nie na długo. Wiem, co zrobić. Ano tak, ogonek. Mam sporą frajdę. Kto by pomyślał, że szkoła może być ciekawa? Codziennie uczymy się czegoś nowego. Dobra, czas na kolorowanie. Zacznę od pasków. Do reszty futra użyję innego koloru. Wow, wygląda świetnie. Chciałabym mieć takiego kotka. Prawie skończone. Będzie perfekcyjny. Nie mogę się doczekać, żeby się pochwalić. Hello Kitty. Dobra robota. Jak przebić coś takiego? Muszę się zastanowić. To naprawdę trudne. Och, kto zgasił światło? Nie martw się, mam latarkę. Już coś widać. Hej, podświetlany kotek. Wygląda nawet lepiej. Zaraz, już wiem. Wezmę swój tablet. Położę na nim kartkę papieru. Co się stało? A, wtyczka wypadła. Niech stanie się światło. Od razu lepiej. Do dzieła. Przekalkuję obrazek. W ten sposób. To zajmie tylko chwilkę. Dlaczego wcześniej o tym nie pomyślałam? Bardzo ułatwia rysowanie. I nie popełnia się błędów. Na pewno wygram to wyzwanie. Muszę zapamiętać tę sztuczkę. Ciekawe, czy sprawdzi się na teście z matmy. Można sobie pomarzyć. Muszę się skoncentrować. Zaznaczę oczka i nosek. Jakie śliczne różowe policzki. Ładnie wygląda. A teraz cieniowanie. Pokoloruję uszy i oczy. Ostrożnie, żeby nie wyjść poza linię. Musi być idealne. I gotowe. Tablet można odłożyć. Jestem z siebie dumna. Który lepszy? Niech no się przyjrzę. Jestem pod wrażeniem. Obie wygrywacie. Wow, naprawdę? Słyszałeś, kotku? Powinnam zrobić sobie warkoczyki. Choć po namyśle. Księga ujawnia nasze wyzwanie. Wow, wygląda jak telewizor. Taka wola księgi. Super. Widzisz to? Telewizor? Co w tym takiego wyjątkowego? Ja uważam, że to super ekscytujące. Tak. I wiem, co robić. Potrzebowałam tylko wizualnego odniesienia. Moja ulubiona telewizyjna postać. Chwiejmy w nią życie kolorami.
Ten róż jest po prostu idealny. Taki sam, jakiego używają rysownicy kreskówki. Już go prawie słyszę. Och, spójrzcie na ten duży brzuszek. Pójdzie na to dużo tuszu. Nie można zapomnieć o małych stopach. Czas na limonkowe szorty. Dobrze to wygląda. Sprawia, że fiolet jest bardziej intensywny. Widzicie? Czas skupić się na jego buźce. Zacznę od tego wielkiego pyszczka. Czarny kolor nada mu głębi. Następnie brwi i oczy. Udoskonalę go jeszcze konturami. Teraz jest ładny i dopracowany. Wow! Gotowy! Wow! Ona narysowała to od zera? Też bym tak chciała. Więc tak zrobię. Najpierw wyłupiaste oczka i irytujący uśmiech. A co z jego wnętrzem? Uch, wielki ten uśmiech. Jak to zmienić? Może zamiast twarzy narysuję czaszkę? O tak. To wymaga trochę czerni. To zdecydowanie bardziej w moim stylu. Telewizyjna postać w upiornym wydaniu. Nie uraczysz tu słodkich uśmiechów. Tylko zapadnięte oczy i mnóstwo kości. Jeśli pomaluję tło na czarno, będą wyraźne i białe. Widzicie, jak wystają? Potęguje to czynnik strachu. W przypadku żeber i miednicy użyję dokładnie tej samej metody. Muszę być ostrożna. Można łatwo wyjść za linię. Kluczem są tu długie pociągnięcia. Dzięki temu będzie się to wydawać pełniejsze. I z powrotem w górę? Już prawie. Muszę wypełnić te małe miejsca. Świetnie! A teraz ostatni magiczny szlif. Kości są już białe, ale ten biały marker akrylowy nada im ciekawej tekstury. Doskonale! Czas nieco namieszać. Zobaczycie, co potrafi ten błękit. Jak dla mnie jest to upiorne. Wycieniuję jeszcze całość szarą kredką. Skończyłaś już? Co myślisz? Fajne, prawda? Uwielbiam kostki. Połączymy ich? Ale odjazd! Uhu! Co dalej, zapytacie? Zaraz wam tu coś wyskoczy. Nie wierzę! To popit? Zgadza się? Super! Nie cieszysz się? Nie wiem, czy to jest słowo, którego bym użyła. Co tam jest? Wow! Co z tym zrobisz? Huh? Co tam jeszcze jest? Ha! Fajne! Co jeszcze? Tęcza! Wow! Jednorożec popit? Doskonale! Nie ma za co. Chciałam tylko małą przekąskę. Życz mi szczęścia! Zacznę od farby. Muszę zamalować wszystkie krawędzie i użyć odpowiednich kolorów. A teraz wciskamy. I? Wyszło lepiej, niż sobie wyobrażałam. To było proste. Jest idealny. Aha. Ujdzie. Chyba muszę coś zrobić. Chyba do czegoś tu zmierzam. Nie tak dobre jak mięso, ale co tam? Co ona robi? Czas na wielkie odkrycie. Widzisz to? Stworzyłam własny mały pokaz świateł. To szaleństwo! Zapomnijmy o moim. Twój zdecydowanie wygrywa. Trzeba podlać roślinki. O! Hej, nowy listek! Dzielna roślinka! O nie! Czemu opadł? Ech, Madison. Pomogę ci. Rośliny lubią słońce. Wow! Niesamowite! Daj mi! Nie opadajcie! O rany! Przecież dopiero co wyrosły! Co się stało? Hej, Madison! Zobacz! Rozumiesz? Motylek! Liście trochę przypominają skrzydła! Już wiem! Zrobię listkowego motylka!
Użyję białego markera, żeby pokolorować liście. To trochę czasochłonne. Następny etap jest ciekawszy. Rysowanie rozmaitych wzorków. Niebieski, różowy, żółty, biały na detale i czarny na linię skrzydeł. Dobrze nam idzie. Nigdy za wiele szczegółów. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Im bardziej misterne, tym lepiej. Śliczne, prawda? Chyba się zgadzacie. Hurra! Patrzcie na mojego motyla. Nie pasuje wam? Jacy wy bredni. No trudno. Wymyślę coś innego. Motyl, podejście drugie. Tym razem użyję techniki akwareli. Tej samej co przy kotkach. Zobaczcie, jak rozchodzi się kolor. A gdy dodamy kolejne, ładnie się ze sobą zlewają. Pomarańczowy płynnie przechodzi w żółty, jak zachód słońca. To piękny efekt. Środek pokoloruję na czarno. Cienkim pisakiem zaznaczę czułki. Doskonałe! Teraz dodam złoty kontur, żeby podkreślić kształt skrzydeł. Przy okazji nadaję to trochę połysku. Tym samym kolorem zrobię kropki. Oraz różnej grubości linie. Patrzcie i podziwiajcie. Lepszy niż poprzedni. Nie sądzicie? Wow! Dzięki za lajki! U ciebie będzie szczęśliwsza! Dziękuję! Tak strasznie się nudzę. Muszę zażyć snu dla urody. Hej, Sunny! Czy ona śpi? Hej, obudź się! Nie możesz spać na lekcji. A właśnie, że mogę. Ej, wstawaj! Spadaj! Psst! Hej, śpiochu! Nie rób tego! Muszę się przesiąść. O, mam pomysł. Będę potrzebować balonu. Nadmucham go. To powinno wystarczyć. Muszę się pospieszyć. Przykryję balon moją bluzą z kapturem. I schowam się tutaj. A teraz czekam. Znowu to samo. Ona nigdy się nie nauczy. O, jestem taka zmęczona. To będzie na teście, Sunny? Śpisz? O nie, tak nie będzie. Hej! Co to było? O, witam. Próbowałam cię ostrzec. Nie chciałam nie słuchać. Masz poważne kłopoty. Przepraszam. Choć to było całkiem zabawne. To bardzo proste, klaso. No dobrze. Ups, burczy mi w brzuchu. Muszę coś zjeść. Och, lekcja zaraz się skończy. Uchu. Tak, przerwa. Co za ulga? Spadamy stąd. Pamiętajcie o zadaniu domowym. Jest na jutro. Mam do pani pytanie. To pewnie jest oczywiste, ale... Czy możesz się streszczać? Czytałam zadanie domowe i... Dobra, idź już sobie. Serio? Ale z niej kujon? Teraz mogę jeść. Ślinka mi cieknie. Pora na zupkę chińską. Moje ulubione danie. Uwielbiam makaron. Nie mogę się doczekać. Dawać, dawać, dawać. Gorące. Och, kończy mi się czas. A chcę to zjeść. Wiem, co robić. Mogę wykorzystać segregator. Przykleję do niego taśmę, a drugi koniec do mojego buta. Mam nadzieję, że to zadziała. Przetestujmy. Wow, działa doskonale. I chłodzi moją zupkę. Muszę jeść szybko. Pyszne. To mi się podoba. Przerwa się skończyła. Ach, potrzebowałam tego. Wejdźcie do środka i siadajcie. To była krótka przerwa. Otwórzcie książki, zaczynajmy. Wow, patrzcie na Alexa. Jest taki uroczy. Pora rzucić gorące spojrzenie. Hej, Sunny, obudź się. Czekaj, już rozumiem. Jeden i jeden to dwa. O, rozumiem. Zabujała się w Aleksie. Chwileczkę. Sporo tych pryszczy. Może mogę jej pomóc. I wiem, co robić. Przyda mi się ołówek i skalpel.
Zrobię nacięcie w gumce do mazania. Muszę wyciąć kawałek. Nie będę się spieszyć. Nie chcę popełnić żadnych błędów. To musi być idealne dla Sunny. Spodoba się jej. Pierwsza część zrobiona, ale przede mną jeszcze dużo pracy. Zrobię kolejne cięcia po bokach. I usunę nadmiar. Stworzę kształt serca. Wygląda świetnie. I to tyle. Właśnie o to mi chodziło. Zostało tylko jedno do zrobienia. Posmaruję to szminką. Dokładnie całe pomaluję. Ten odcień jest niesamowity. To chyba mój ulubiony. Okej, myślę, że to już. Hej, Sunny, nie ruszaj się. Hej, o co ci chodzi? Dlaczego to zrobiłaś? Spójrz. Wow, jakie to ładne. Nie przestawaj, zakryj wszystkie pryszcze. Jesteś najlepsza. Po to mnie masz. Dzięki, Gina. No dobra, życz mi szczęścia. Hej, Alex! Wow, Sunny! Wyglądasz pięknie! O, prawdziwa miłość! Czas na przekąskę! A to co? Jakie krajobrazy! Hej, Madison! Musisz to zobaczyć! Madison śpi! Ech, prześpisz cały dzień! Na czym to ja? Ups, szkoda! Ale może nawet dobrze się stało. Grunt to kreatywność. Kredki pastelowe można rozmazać palcem. To bardzo proste. Teraz to samo. Z drugim kawałkiem. Doskonale. I rozmazujemy. Najlepiej ruchem okrężnym, bo wtedy ładnie się zlewa. Ściągamy ten kawałek. I następny. Tutaj użyję innego odcienia. Można swobodnie mazać po papierze. Technikę już znacie. Potrzeć kredkę i rozmazać. Teraz czerwony półokrąg i trochę żółtego na dole. Domyślacie się, co to? Tak jest, słoneczko. Czarnym mazakiem dodam szczegóły, na przykład ptaki i drzewa. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. A co tam? Dorzucę jeszcze łódeczkę. Wiosłuj mały. Bardzo nastrojowe, czyż nie? Zalajkujcie, jeśli się zgadzacie. Dzięki. Jakie śliczne niebo. Okej, starczy tego. Koniec drzemki, Madison! Co? Miałam taki piękny sen! Nagle poczułam inspirację! Na początek obklejam taśmą. Teraz najlepsze, kolorowanie. Wypełnię każdą część po kolei. Nawet po kilka kolorów. Dzisiaj jestem w niebieskich klimatach. Dobrze się zapowiada. Wiadomo, co dalej. Rozmazywanie. Polecam do tego patyczki higieniczne. Wymaga to nieco cierpliwości, ale efekt będzie wart wysiłku. Już teraz wygląda fantastycznie. Teraz ściągamy taśmy i zdmuchujemy resztki. Ale to jeszcze nie koniec. Po taśmie zostały puste miejsca. Zastosuję na nich podobną metodę, tyle że dodam różowego. I blendujemy w najlepsze. Trochę się z tym schodzi. Odklejam taśmę. Następnie białym markerem zaznaczę migoczące gwiazdy, a przy okazji księżyc. Przydadzą się tutaj szablony. Mieszanie palcami. Brązowy kolor na dole. To oczywiście ziemia. Dzięki taśmie powstanie elegancka ramka. Nocne niebo ukończone. Podoba się? No pewnie. Wow, to też niesamowite. Naprawdę tak powiedziała? Pokochacie kolejne wyzwanie. Załapałam! Cóż to? Puszczaj! Ja to pierwsza zobaczyłam. Ha, mam. Co jest w środku? Uwielbiam niespodzianki. Ogromny pająk! Chwileczkę, poczekaj sekundę. To tylko zabawka. Uff, co za ulga. Ale się wystraszyłaś? Jest coś jeszcze. Ołówek i mazak. I to wszystko? Miałam nadzieję na więcej. Rozczarowujące. Co mam z tym zrobić? Skoro nie chcesz, to ja wezmę. Zerknijmy.
No proszę! A gdyby tak, mam pomysł! I to genialny! Narysuję serduszko. Jakie to romantyczne! Wezmę linijkę. Zaznaczę najpierw jedną linię, a potem kolejne wokół serduszka, tworząc jak gdyby sieć. Co o tym myślisz? Całkiem niezłe, co? Niestety tak. A ja nie mam pomysłu. Co mam niby z tym zrobić? Aha! Już wiem! To przecież oczywiste. Chwycę razem długopis i ołówek. Narysuję nimi serce. Przerzucę się na sam ołówek. Dodam linię. I zacieniuję przestrzeń pomiędzy. Daje to efekt 3D. Ale to jeszcze nie wszystko. Na dole strony narysuję poziome linie. Wezmę skalpel. Wytnę górną część serca. Nie potrzebuję już tej części kartki, ani tych kawałków. Jeszcze zacieniuję, lekko pocierając ołówkiem pod sercem. Wyszło cudownie. Naprawdę się wyróżnia? Zwycięstwo mam zaklepane. Przekonamy się. Hej, skończyłyśmy? Wow, co za talent. Jestem wzruszona. Przybij piątkę. Jesteśmy niepokonane. Bu! Hej, przestraszyłeś mnie. Ha? To nasze pierwsze wyzwanie. Serio? Wow! O, świeczki. Spójrz na te maleństwa. Ja bym się tak nie ekscytował. Co by tu zrobić? Ha, dobre pytanie. Co powiesz na strasznego ducha? Justin, boisz się? Niespecjalnie. To ja! Bardzo śmieszne. Och, rozchmurz się. To mi daje do myślenia. Oczywiście. Udekoruję te świece woskiem z tej drugiej. Dzięki temu nie odpadnie. Nigdy wcześniej nie malowałem woskiem. Serce. Wosk twardnieje. Hej, to jest naprawdę fajne. Też chcę spróbować. Mój wosk się roztopił. Czy jest coś straszniejszego niż nietoperze? Wystarczy namalować literki V. Fajne, co nie? Popatrz. Wow, jest niesamowita. Prawie tak fajna jak moja. Wow, nieźle ci wyszło. Wiem. Doskonale do siebie pasują. Tak, zobaczmy. Te są odjechane i upiorne. Mam dreszcze. Totalnie. Hipnotyzujące, co nie? Oj, do następnego. Ale się nudzę. Kiedy następne wyzwanie? Mam nadzieję, że będzie obejmowało przekąskę. Masz coś do jedzenia? Nie, chciałbym. Szkoda. Marzą mi się fryteczki. Patrzcie na nie, ale ich dużo. Marzy mi się wieczny grat frytek. Tak, niech lecą. To niesamowite. Słona ziemniaczana ambrozja. Czyż nie są piękne? Ha? Och! A tobie co? Przepraszam, ale siara. Chwileczkę, prawdziwe ziemniaki. Co mam z nimi zrobić? Nie możesz ich zjeść na surowo. Wiem. Ha. Patrz na to. Nie możesz ich zjeść na surowo. Wow, to niesamowite. Co? To doskonały podajnik. Tak. Ach tak? Daj mi to. Serio? Co ja mam z tym zrobić? Och, niech więc będą surowe. Wiem! Użyję tych jadalnych koralików. Ułożę z nich fajny wzorek. Domyślacie się, co to będzie? Idzie łatwiej niż palcami.
Ach, serce. Teraz trzeba je stopić. To się dzieje. No, patrzcie na to. Hej, zobacz to, M. Wow! To serce. A ja mam tylko głupiego ziemniaka. Ale chwileczkę. Wiem! Jeśli wcisnę go w formę, będę mogła go odkroić. Następnie obiorę środek. Widzicie? Jak prawdziwa rzeźba. Muszę tylko dodać kilka szczegółów. Teraz mój ulubiony kolor. Patrzcie na to. To pieczątka, widzicie? Ile małych czaszek? Och, wow! Hej, Justin! Czekaj! Co o tym myślisz? Co? I zrobiłaś to ziemniakiem? Jestem pod wrażeniem. Och, no weź. Czekaj. Weź moje serce. O rety! To takie słodkie! O! Chcesz mój ziemniaczany stempel? Dzięki. Kamień, papier, nożyce! Ale zabawa! O! Jeszcze raz? Wygrałam! Dobra gra, dobra gra! Co? Minutnik? Do czego? Hej, pędzle! Patrz na to! Nie rozumiem. Chyba będziemy malować. Nie mam pojęcia. Spójrz! Czas! Zaczęło się? Weźmy się do roboty. Od czegoś trzeba zacząć. Co z tą farbą? Porusza się z pędzlem. Ej! Wariactwo! Spokojnie, spokojnie. Ech, zmieszały się. O, szkoda. Pokażę ci, jak to się robi. Ostry zakręt. Uff. I kolejny. O kurczę, tak mało brakowało. Jednak nie takie proste, co? Spróbujmy jeszcze raz. Do tego potrzebna jest pewna ręka. Ach, znowu to samo. Założę się, że tym razem mi się uda. Uwaga na zielony. O nie, zmieszało się. To takie irytujące. Zaczyna mnie to stresować. Czas ucieka. Wiem. No dalej. Jest, świetnie. Udało się, farba w zlewce. Jest, moja też. Udało się! Super! Uhu! Tak! Czekaj, oboje wygraliśmy? Tak! Auć, moje oczy! Hej! Patrz! Ja też dostałam! Wow! Jakie ładne! Napijemy się? Do dna! Ach! Jeżyna! Pyszne! Nie można zapomnieć o dekoracji. Piąteczka. Uhu! Pędzelek gotowy. Zanim jeszcze zacząłem. No trudno. Mam jeszcze jeden. Nie! Po co to zrobiłem? Co się stało? Mój pędzelek się złamał. Przykro mi. Hej, chwileczkę! Wezmę garść spaghetti plus gumkę recepturkę, którą umocuję na końcu. Teraz zanurzę makaron we wrzącej wodzie. Doskonale! Właśnie o to mi chodziło. Spróbuj tego, Alex. Ale to przecież zwykły makaron. Nie do jedzenia, tylko do malowania. Wystarczy zanurzyć i już! Gotowy? Do dzieła! To naprawdę działa! Super! Wyzwanie?
Nie mogę się doczekać! Ja też! Uhu! Uhu! Będziemy potrzebować przyborów do pisania! Hej, spójrz tam! Chcesz narysować pluszowego misia? Czerwony to mój ulubiony kolor! W porządku? Mam cię! Tego chciałeś? No to zaczynamy! Licz mi czas! To ja też się zabieram do pracy! No wiesz co, Alex? Wybierz jeden! Wszystkie moje! Tylko te mi zostały? A gdyby tak? Już wiem! Zaraz zrobi się ciekawie! Zanurzę marker w wodzie, po czym z powrotem nałożę spryskiwacz. Bardzo dobrze. Tato! Mam cię. Zobacz. Możesz użyć dowolnych kolorów. Po ściągnięciu szablonu pozostaje kształt misia. I co? Potrafisz lepiej? No pewnie, że tak. Albo i nie. Twój jest 100 razy lepszy. To niesprawiedliwe. Nie martw się. Podszkolisz się. Ale tę rundę wygrywam ja. Chwileczkę. Mam pieniądze. Co takiego? Odkupię to od ciebie. Dam ci dobrą cenę. Nieźle się targujesz, synu. Niech ci będzie. Wygrałem! No, powiedzmy. Więc co dalej? Nudzi mi się. Włączę telewizor. Nie to. Nic ciekawego. Sam nie wiem. To wygląda interesująco. Zobacz, Alex. Podoba mi się. Bierzmy się za malowanie. Chcę wykorzystać jak najwięcej kolorów. Muszę się skoncentrować. Tutaj machnąć kilka linii, teraz trawka. O nie! Woda mi się wylała. Tylko nie mój kwiatek. Alex! Twój piękny obrazek zrujnowany. Nie mogę w to uwierzyć. To nie fair. Nigdy więcej nie będę malować. To naprawdę bolesne. Ale może nie jest tak źle? Wiem, co robić. Prosta sztuczka na ratunek. Cała woda powinna wsiąknąć w serwetkę. A przy okazji nada ciekawą teksturę. Teraz można dorysować resztę. Pozornie wygląda to jak bazgroły. Narysuję jak najwięcej płatków. O różnych kształtach. Cierpliwości? Efekt będzie tego wart. Trochę to nużące. Ale co tam? Przejadę wokół jeszcze raz na wszelki wypadek. Aż ręka mi się zmęczyła. Ale spokojnie, już prawie skończyłem. Jeszcze tylko zaznaczę łodygę. Oraz trawkę. Magia tkwi w szczegółach. Kilka detali tu i tam robi ogromną różnicę. Spójrz, Alex. Co? Trochę przerobiłem twój rysunek. Podoba ci się? Daj zobaczyć. Fajowo ci to wyszło, tato. Dzięki. A co z tobą? Zapomniałem o swoim własnym rysunku. Nic nie przychodzi mi do głowy. Szkoda. No chyba, że... Tak, to nasze wspólne dzieło. Nie ma to jak praca zespołowa. Dokładnie. Zobacz, jaka ona piękna, tato. Kocham ją. Chcę ją narysować. Wow, czemu nie? Nie wiem, jak rysować ludzi. Żaden problem, pomogę ci. Co? Po prostu rysuj to, co widzisz. Rozumiem. Jestem gotów. Ja też, synu. Gdybym tylko wiedział, co narysować. Serduszka są zawsze w modzie, prawda? Symbol miłości i takie tam.
A jak sobie radzi Alex? Nieźle mi się udają te serduszka, chociaż nigdy wcześniej ich nie rysowałem. Kogo ja oszukuję? Nie tak łatwo narysować serce. Moje są wcale nie brzydkie. Moje są okropne. Nie bądź dla siebie taki surowy. Pomożesz mi? Po prostu weź mój obrazek. Nie, tym razem chcę samemu. Ha. Rozumiem. Niech pomyślę. Foremki do ciastek? Mam genialny pomysł! Wycisnę formę serduszka w zwykłym ziemniaku. I to wszystko. Alex, spójrz! Ziemniak? Żartujesz sobie? Oj, tam nie rozumiesz. Ten ziemniak to nasza pieczątka. Co? No dobra. Na czerwono. I co? Po prostu przyciskam do papieru? Zgadza się. Okej, spróbuję. To faktycznie działa. Tato, jesteś geniuszem. A ty za to jesteś artystą. Imponujące. Do zobaczenia. Zrobiłem to specjalnie dla ciebie. Naprawdę? O! Jakie śliczne. Chciałbym kręcić się tak szybko. Patrz! Czekaj! Emily, patrz! Halo? Chwileczkę! Na co patrzysz? Wow! Musisz to zobaczyć! No dobra! Gdzie to jest? Wow! Widzę naprawdę daleko! Niewiarygodne! Kosmos! Czuję się taki mały! Aha! Fajne, prawda? Jaki sens ma życie? Czekaj. Wiem! Czas wyrazić te uczucia poprzez sztukę. Gotowy na wyzwanie? Czas na obroty. Wow! Zostawia za sobą wzór. Wow! Niewiarygodne, prawda? Jakie to ładne! Wygląda jak nie z tego świata. Widzisz? No pewnie. A ja co mogę zrobić? Po prostu narysuję swoje dzieło. Zacznę od uroczego małego Saturna. To moja ulubiona planeta. Teraz pora na Księżyc. Bez niego nie byłoby kosmosu. A teraz trochę gwiazd, aby dodać międzygalaktyczny blask. O, wow! Moja własna mała galaktyka! To kurz? A wsik! Fiu! O nie! Tuż się rozmazał! Co się stało? Oddychaj głęboko! Wdech i wydech! Poczekaj! Mam pomysł! Wykorzystam wilgoć na swoją korzyść! O tak! Odrobina szarej mgiełki! Łączę wszystko w jedną całość, widzicie? Gotowe! Patrz na to! Brawo! Oj, dzięki! To miłe z twojej strony! Oba dzieła wyglądają dobrze! O tak! To jest moja nuta! Aha! O tak! Czadu! Aha! Bansuj! Uhu! Och, uwielbiam ryby i nawet mam tu coś odpowiedniego. Gotowi? Chwileczkę, prawie to mam. Proszę. Co? Oj, nie to. Chwileczkę, a to skąd się tu wzięło? Czy chcę wiedzieć? Och, tu jest. Nie rozumiem. Do łowienia ryb, głuptasie! A teraz czekamy. I to tyle? Jeszcze chwila. A już myślałam, że coś brało. Nie, nic. O! Ja... Ha? A to co? Ha?
Nie wierzę! To uwierz! I do tego duża! Wow, to jest obrzydliwe! Woohoo! Aha! Jest tylko moja! Co z nią zrobić? To coś strasznie śmierdzi! Okropność! Potrzebuję pomocy! To powinno zadziałać! Ach, co za ulga! Czas zacząć rysowanie! Cóż, a konkretnie odrysowywanie? Już prawie? Dobrze, że się nie rusza. Te łuski chyba nigdy się nie kończą. Jeszcze nie skończyła. Hej, spójrz na moją rybę. No i? Ej, bo tobie na pewno pójdzie lepiej. Och, błagam cię. Patrz na mistrza. Nie potrzebuję cuchnącej ryby. Pamiętam, jaki jest motyw przewodni. Jaki wspaniały odcień różu. Czas na detale. Widzę cię. Chyba już łapiesz, o co chodzi. Tak, to ryba. A raczej doskonała ryba. Och. Co jest? Potrzebowałem tego, a do tego w ładnym kolorze. Dobrze, że mam ich dużo. No to lecimy. Pięknie! Gotowe. Hej, Emily! Ty to zrobiłeś? To najpiękniejsza ryba, jaką kiedykolwiek widziałam. Naprawdę? Dzięki. To przebiło moją rybkę. Ble! Jak już mówiłem, upadłem prosto na tyłek. Szkoda, że tego nie widziałaś. A potem wstałem. Aha. Och, zamknij oczy. Co? Po prostu to zrób. Dobrze. Świetnie, nie otwieraj. Już możesz. Okej. Różowy. Tak, nie podoba ci się? Nie no, sorki, piękny. Dzięki. O rany. Muszę to naprawić. On mnie w ogóle nie zna. Ale nie jest tak tragicznie. Hej, patrzcie na jego cień. Chyba mogę coś z tym zrobić. Muszę to tylko starannie odrysować. To zdecydowanie lepsze niż jakiś różowy kwiat. Patrzcie na te płatki. To wygląda naprawdę fajnie. Ciekawe. A oto cały bukiecik. Jakbym miała własny ogród cieni. Tak jest o wiele lepiej, ale jeszcze nie skończyłam. Te kształty nie mogą być puste. I czy jest jakiś kolor lepszy od czarnego? Dobrze, że mam porządny i soczysty marker, bo potrzebuję dużo czarnego tuszu. Jeszcze jeden liść. To będzie wspaniałe. No i dobra. Gotowe. Odjechane, co nie? Pięknie. Proszę, dziękuję. Hej, Justin. A gdzie kwiatek? Och, nie przejmuj się nim. Zamiast niego mam to. Cool. To jest spektakularne. Dziękuję. Ha. Zainspirowałaś mnie. Potrzebne mi tylko to. Rozkręcamy imprezę. Najpierw potrzebny mi idealny okrąg. Dobrze, że mam tę pokrywkę. Nie dałbym rady zrobić tego od ręki. Proszę. Teraz muszę to przekroić. Idealnie pasuje do pokrywki. Widzicie? Teraz mam dwie połówki. Ale to nie wszystko. Emily! A ja na to niemożliwe! Emily! Daj mi swój telefon. Dobrze? Proszę.
Proszę bardzo. Fajne, prawda? Nie rozumiem. Światła, proszę. Wow, to takie piękne. I to wszystko ze zwykłej pokrywki od napoju? Wiedziałem, że ci się spodoba. Ile zabawy! Koniecznie wypróbujcie nasze sztuczki. Udostępnijcie ten filmik swoim utalentowanym artystycznie znajomym i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych, równie odjazdowych odcinków. Dziewczyny, zaraz pęknę! Możecie się skupić? Tak lepiej. Kolejna runda. Co znaczy to E? Eksplozja? Już wiem. Zaraz. Och. Halo? Przestaniesz? Sorki. Matko? Coś na E. Co to jest? Opsik! Wszystko gra? Pewnie jest uczulona. Może powinnam... Chwila! Wiem! To będzie dobre! Teraz palce! W ogóle nie znam umiaru! Ej! Nie mogę się ruszać! Co się stało? No, wreszcie można się skupić. Mogę narysować literę E. Ale pójdźmy krok dalej. Teraz wygląda lepiej. Prawie jak w trójwymiarze. Skończyłam. Oj, całkowicie o niej zapomniałam. Musiałam się rozkojarzyć. Proszę bardzo. No w końcu! Przypadek! Zacznę rysować. Och! Nic nie narysowałam! Jaka szkoda! Kate? Dasz rysunek Ewie? Weźmiesz go na zgodę? Nalegam! No dobrze, skoro tak... Mam za swoje. No cóż... Hej, Kate! Może się podzielimy? I kto wygrywa? Bardzo ładnie, dziewczęta. Naprawdę, brawo! To co? Kręcimy dalej? O, mamy schodki. Widzicie? To będzie ciekawe. Wezmę to. Kate? Nie mogę używać linijki? Nie ma sprawy. Trudno. Narysuję coś, co przypomina schody. Ciekawe, co ona rysuje. To jakiś żart? Narysuję coś znacznie lepszego. Tutaj ważne jest odpowiednie wykorzystanie kątów i kilka dobrze narysowanych linii. Odkładamy markery. I co? Oj... Wiedziałam. A moje? Na pewno skończyłaś? Faktycznie. Muszę jeszcze złożyć. Stawiamy. I tak po prostu mamy trójwymiar. Tak! Wow! Zobaczmy, jak się sprawdzą. Hej! Wiatr go spycha. Chyba bolało. Sprawdźmy teraz twój rysunek. Hej! Wspina się! Świetnie, Ewa! Obie spisałyście się na medal. Dzięki! Za swoją ciężką pracę zasłużyłyście na to. Skrzydła wróżki! Ja też je mam!
Jakie piękne! Teraz docenimy sztukę! Myślicie, żebyście wygrali? Zbierzcie znajomych i urządźcie sobie podobne wyzwanie. Możecie się przebrać za co tylko chcecie. Śledźcie nas na YouTubie, jeśli macie ochotę na więcej. Wow! Śliczny rysunek! Dodam niebieski! Cześć! Nieźle to wygląda! Może pomogę? Pokoloruję dom! O, dobry pomysł, tato! Co się dzieje? O! Zróbcie mi trochę miejsca! Hej, co ty robisz? Dom nie jest pomarańczowy! Jest! Przestań! Mamo! Tato! Będzie brzydko! O, starczy tego! No, dawaj! To wszystko, na co cię stać? To dopiero rozgrzewka! O, co się stało? Gdzie jesteśmy? Patrzcie, co zrobiliście! Zniszczyliście mój rysunek! Nie denerwuj się, zaraz go naprawimy. Potrzebuję inspiracji. Zgłodniałem od tego wszystkiego. Już wiem, zawsze przygotowany. Żartujesz sobie. Co? Muszę jeść. Zawsze myślisz żołądkiem? Mamo, zrób coś. Przepraszam, skarbie, to nie zajmie długo. Nie pospieszaj mnie. Nudzi mi się. To nie fair. Możesz się pospieszyć, Emma jest smutna. Daj mi to. Weź sobie swój ryż. Nie! Patrz, co zrobiłaś. Później porozmawiamy. Wszędzie jest ryż. Czekaj. Chyba mam pomysł. Wleję trochę barwnika spożywczego do szklanki z wodą i zamieszam. Dodam ryż. Wezmę klej. Wycisnę trochę na rysunek, ale tylko tam, gdzie miała być trawa. Ciągnę po ryż. Rozsypię go tam, gdzie jest klej. Można użyć ryżu w różnych kolorach. Teraz zdmuchnę nadwyżkę. Wow, wygląda smakowicie. Co ty na to, Emma? Wow, super, mamo. A ty, tato? Ha? Mówiłaś coś, Emmo? Zaraz, co się dzieje? Jest na to tylko jeden sposób, czego się nie robi dla rodziny. Ha! Śmiesznie wyglądasz. Jeszcze nie skończyłem. Potrzebuję kartki. Patrz na to. To autoportret. Ha! Jest świetny, ale mama wygrywa. Dzięki, skarbie. Nie musisz sprzątać pokoju. Ale fajnie! O, co to jest? Popatrz na nią! Emma, odłóż to! Nene! Natychmiast przestań, młoda damo! Czy ty mnie w ogóle słuchasz? O-o! Latające oko oznacza kłopoty! O! Ech! Spokojnie! Weź to! Daj mi to! Ach, czuję, jak schodzi ze mnie napięcie! Ach, tak lepiej. Jak ty mnie rozumiesz? Zaraz. Chyba wiem, jak tego użyć. Najpierw narysuję drzewo. Każdy kocha naturę. Namaluję pień i gałęzie. Całkiem nieźle. A teraz zanurzę w farbie fragment folii bąbelkowej. Wymieszam biel i róż i wklepię to w rysunek. Wygląda jak liście. Piękne, kwitnące drzewo. Podoba ci się, Emma? Ups, głuptas ze mnie. Super, mamo! Cudowne! Hej, może ja też tego użyję. Wiem, co zrobię. Jak wyglądam? Uroda to moja domena. Jestem dziełem sztuki. Poważnie? Ekstra, tato! Wygrywa mama. Znowu? Wow, to zaszczyt. Serio? Powciskam te bąbelki. Co to za zapach? Śmierdzi. Dochodzi stąd. Jest coraz intensywniejszy. Fuj, mogłam się domyślić. Coś nie tak? To mój naturalny zapach. Świetnie pachnie. Mam coś dla ciebie. Nie oszczędzaj. Dobra. Nie będziesz już śmierdział. Dzięki. Jak wtedy, kiedy się poznaliśmy. Ty
Też miałem problemy z higieną osobistą. Było tak romantycznie. Daj buziaka. Nigdy nie odmówię. Smok. Fuj, to ohydne. Hej, skarbie. Sorki. I co mam teraz zrobić? Chwileczkę, chyba mam pewien pomysł. Posłuchaj, kochanie. Co robicie? Rozumiesz? To do dzieła. Najpierw rozłożę dezodorant na części. W ten sposób wypełnię pojemnik farbą. I przykręcę kulkę z powrotem. Wystarczy przycisnąć do papieru i voilà! Jak pędzel. Świetne do tworzenia. Patrzcie na to. Zasługuje na oprawę. Spójrzcie. Wspaniały. Stworzyliśmy to razem. Wow. Powiesimy go w salonie. Może zastąpić zdjęcie babci. Przestań. Remis. Zasłużony. A my zasłużyliśmy na całusa. Ach, spać mi się chce. Emma, juhu. Klasyka. Zamknę na chwilę oczy. Patrz, dotknę nos językiem. Co za talent. A tak potrafisz? Mam na ciebie oko. O, wow, do twarzy ci. Czuję, że żyję. Mógłbym się przyzwyczaić. Świetnie, ale bądź ciszej. Moja uroda potrzebuje odpoczynku. Myślałem, że to zadziała. Próbowaliśmy. O, co powiesz na teatr cieni? Teatr cieni? Imponujące, co? Mogliście tak od razu. Uwielbiam takie rzeczy. Stary dobry teatr cieni, co? To nie wygląda na trudne. O, mam pomysł. Położę rękę na kartce. Obrysuję ją. Dodam kilka małych szczegółów i parę oczu. To smok! Jeszcze nieskończony. Przyda się jakiś kolor. Nie zapominajmy o ogniu. Patrzcie na to! Wow! Super, nie? Zrobię coś z balona. To pies! Hej, odsuń się! Uciekaj! Świetne! Oboje wygrywacie! Patrz! Och, wspaniale! Chcę mieć ładną fryzurę! Wiem! Łapcie! Co mamy z nimi zrobić? No tak! Użyję tych ołówków i jednej z tych gumek. To może zadziałać. Owinę gumkę wokół ołówków. Upewnię się, że są zabezpieczone. Drugi ołówek przywiążę do drugiego końca. O to mi chodziło. Przytrzymam ten ołówek nad babeczką i ją obrysuję. Drugi ołówek ją skopiuje. Patrzcie. Teraz wystarczy pokolorować. Nie mogę wyjść za linię. To będzie świetne. Już, gotowe. Podoba ci się? Ta jest moja. Niech się przyjrzę. Wow, bardzo sprytne. Teraz moja kolej. Złączę ze sobą ołówki i zrobię z nich proce. A masz! Ostrożnie! Stop! Auć! Au! Kręci mi się w głowie. Zasłużyłeś sobie. Niezły strzał. Mamy zwycięzcę. To miłe, skarbie. Gdzie? Gdzie ja jestem? Och, ale z ciebie żartowniś. O, ładne te kredki. Proszę, mamo. Dobry rzut. Złapałam. To za łatwe. O, chyba za bardzo się podekscytowałem. Połamały się. Powodzenia. Wszystko pod kontrolą. Mam klej. Jestem dobry w DIY. Zaraz będą jak nowe. Spróbujmy. O, nic nie widziałyście? Nic się nie stało? Mam plan B. Użyję tego. Żartujesz, prawda? To nie pomoże, tato. Przynajmniej się staram.
Jest na to tylko jeden sposób. Skarbie, odłóż młotek. Wiem, co robię. Chwileczkę. Mam lepszy pomysł. Rozsypię kredki na tym szablonie, położę na nich plastikową kartę i rozładuję napięcie. Taką sztukę to ja rozumiem. Później porozmawiamy. Skupię się na swojej pracy. Całkiem nieźle. Też skończyłem. Zdejmę szablon. Ładnie wygląda. Podoba ci się? Czy wolisz mojego arbuza? O, ciężka decyzja. Remis. Niech będzie. Brawo! To mój test. Wiedziałam. Mama pęknie z dumy. Na koniec roku na pewno wygłoszę mowę. Ha? Niemożliwe. Jak nic dostanę szlaban. Popatrz tylko. Wiadomo, co mnie czeka. Całą posadzkę porysowała tymi butami. Mądrala. Tak być nie może. Nie. Opłacało się uczyć. Co dostałaś? Sekundkę. Nie mogę jej tego pokazać. Chyba, że... Wiem. Wystarczy odrobina kreatywności. Przykleję taśmę na ocenę. I mocno docisnę. Następnie szybko ją zerwę. Pora poprawić ten stopień. Od razu lepiej. Tym to się można chwalić. Hej, Ani! Też zaliczyłam to celująco. Super! Obie będziemy przemawiać. Przepraszam. Jennifer, pani pójdzie z nami. Ach, kłamstwo ma krótkie nogi. Muszę to znów poprawić. Witam z powrotem. Och, to mały włos. Ale mi się spać chce. Nie śpię. Co? Jennifer chyba tam wygodnie. Czemu sama na to nie wpadłam? Ech, od razu lepiej. Ała! Co jest? Uniknęłam śmierci. Och, to bolało. Ech, dasz mi się wyspać? Nic nie kombinuj. Ech, wciąż mi niewygodnie. Spokojnie. Może lepiej opróżnię plecak. Jejku, ile to tego było? Uff. Ała! Pusty też do niczego się nie nadaje. Wstawaj, Jennifer! Co? Jak ty możesz na tym spać? O, już ci pokazuję. Dzięki temu. Słodki, prawda? Ale trochę się poniszczył. Dzięki za puch. Wzięłam taki woreczek i wypełniłam go po same brzegi. Na koniec wystarczyło zamknąć woreczek i już. Mogę ci pożyczyć. O, ale miękka. W końcu się wyśpię. O, ale wygodnie. O, serio? To sobie pospałam. Nie nadążam. Oby mi się długopis nie wypisał. Och! Co tam się dzieje? Teraz ty, Jen. Wygrywam! Nie tak szybko. Myślą, że są sprytne. Miałyście się zajmować mózgiem. Och, przecież wygrywałam. O, wiem! I to są właśnie neurony. Mam drugi zeszyt jak coś. Ach, tak!
Myślisz, że się wczoraj urodziłem? Spokojnie, mam plan. Tada! Na litość boską! To do robienia notatek. Długopis gotowy. Spinacze. Zapomniałam o nich. Trzeba je jakoś wykorzystać. Weźcie zeszyt i przyklejcie na niego taśmę. O tak. Przytnijcie w tym miejscu. Ciach, ciach. Jeszcze trochę taśmy. Musicie stworzyć siatkę do gry. Myślisz o tym samym, co ja? Przyłapie nas. Coś ty, w życiu się nie zorientuję. Nie będziemy rysować. Genialne! Czerwony kontra niebieski. Wygrałam. Dziewczęta! Szybko, zachowuj pozory. Co ja wam powiedziałem? Na czym to ja? Nieźle. Dosyć tego! Co wy macie z tą grą? Jaką grą? Przewidziało mi się? Ale on jest łatwowierny. Moja ulubiona lekcja. Czuję się jak Picasso. Wow, ale ona pięknie rysuje. Mój jednorożec jest beznadziejny. Gdzie ona się tego nauczyła? Zaraz wyleci z tej kartki. Nie to, co mój. Ale ona ma talent. Może to przez ten artystyczny strój? Też tak mogę. Widzicie? I jak wyglądam? Będzie lepiej? Raczej nie. Jen musiała ukraść mój talent. Też mogę rysować dwoma rękami? Do dzieła. Och, czemu ciągle wyjeżdżam za linię? Ach, to bez sensu. Masakra. Poddaję się. Chyba, że... Spójrzcie na te flamastry. Kolory się ze sobą łączą. Już wiem, co robić. Wezmę dwa markery i zetknę ich końcówki, żeby barwnik przeszedł z jednego na drugi. Teraz niebieski. Ciekawe, co mi wyjdzie. Sprawdźmy. Ale pięknie! I wystarczy jeden flamaster. Podoba mi się ten pomarańczowy. I kto tu ma talent, co? Widzieliście kiedyś coś takiego? Skończyłam. Popatrz, Jennifer. Wow, bardzo oryginalny. Wiem, dzięki. Dasz radę. Ale się stresuję. Mam nadzieję, że to dobra odpowiedź. Starałam się. I jak mi poszło? Kogo ja chcę oszukać? Źle, prawda? Po co ja się tak staram? Co za trudne. Patrzcie i uczcie się, kujony. Wystarczy zrobić tak. Tadam! Wiem! Jestem geniuszem. Jak? Nie wierzę w to. Uhu! Wolność! Widziałaś mnie na facetki? Nie wierzę, że Kevin podłożył jej poduszkę pierdziuszkę. Bujasz się w Kevinie, na. Ej, zostaw moje włosy! Stop! Muszę ci coś pokazać. To mój nowy przyjaciel. Wygląda przytulaśnie. Ale patrz na to. A? Co się stało temu misiu? O nie, moje długopisy wyciekły. To niedobrze. Mama się wkurzy. Dawaj to. Zawiodłam się na tobie. Dość tego, wynoś się stąd. Przyniosłaś wstyd rodzinie. Dokąd ja teraz pójdę? Tak wygląda teraz moje życie. Jestem wędrowcem.
Tylko ja i pusta droga. I olbrzymi niedźwiedź. Może chce się przytulić. Może nie? Nie mogę do tego dopuścić. Nie chcę być zjedzona przez niedźwiedzia. Chyba mam pomysł. Posmaruję tubkę po chipsach klejem. Trzeba stworzyć szkielet. Zrobię tak dookoła i zostawię wąską przestrzeń. Teraz przymocuję do szkieletu suwak. To twój nowy piórnik. To dla mnie? Ale super! Wow, nie mogę się doczekać, aż go użyję. Gdzie moje długopisy? Mieszczą się idealnie. Jesteś najlepsza, Miki. Wiem. I najskromniejsza. Uwaga, klaso, przed wami test. Będzie bardzo trudny. Okej, pierwsze pytanie. Który roztwór to zasada? Ten czy ten? Ja wiem. Niebieski. A ty jak sądzisz, Stacy? Zgadzasz się? Nie jestem pewna. Już to przerabiałyśmy. Powinnaś wiedzieć. Spójrzcie tylko na ten bajzel. Musi pani... Aha. No dobra. Spróbujmy teraz czegoś innego. Kto to jest? Ja wiem, znowu. To koleś, który ma śmieszny fryz. Technicznie rzecz biorąc, masz rację. Dobra jest. A co to jest? Nie wiem. Ja wiem. To zlewka. Idziesz jak burza, Miki. Dzięki. Kto rozwiąże to zadanie? Jest trudne. Niewiarygodne. Ale tu brudno. Pamiętajcie, żeby zastosować... Chwila, widziałyście to? Nieważne. Macie 4 opcje. Masakra. Nie dla mnie. Skąd ona zna wszystkie odpowiedzi? Przecież nie może być aż tak mądra. Imponująca, Miki. Na pewno ściąga. Szukasz czegoś? Ktoś zabazgrał całą tablicę. Zaraz będzie wyglądać jak nowa. Hej, co pani robi? Proszę przestać. Puszczaj moją ścierkę. Nie żartuję, paniusiu. Wow. Teraz mam szansę. Potrzebuję tylko małej pomocy. Uwielbiam technologię. Na czym skończyłam? Stacy, ściągasz? Ja? Ależ skąd? Okej. Pst, Stacy, podaj telefon. Szybko, zanim zobaczy. Dzięki. I kolejne pytanie. Wiem, jak ci pomóc. Ciii. Wycisnę klej wzdłuż krawędzi etui. Obok zrobię kolejną kreskę. Następnie przyczepię kredkę. Okleję w ten sposób całe etui. Telefon musi być ukryty. Oto odpowiedź na wszystkie twoje problemy. Okej, kto wie, jak to rozwiązać? Miki, co to ma znaczyć? To moje kredki. Okej, no dobrze. Proszę, to dla ciebie. Wow, dzięki. Położę go tutaj. Będę mieć wszystkie odpowiedzi pod ręką. No już, nie mamy całego dnia. Jak brzmi odpowiedź? To niesamowite. Ja wiem. To ta. Bardzo dobrze. Dzięki, Miki. Przygotowujemy się do testu. Mam podręczniki, więc będzie dobrze. Próbowałaś ten napój? Jest przepyszny. Chyba jestem gotowa. Wszystko powtórzyłam. Teraz muszę tylko uspokoić nerwy i oczyścić umysł. A szóstka będzie moja. Muszę kupić sobie więcej tego picia. No dobra, klaso, to dzisiejszy sprawdzian. Nie ma już odwrotu. Czas start. Do dzieła. Cieszę się, że możemy korzystać z książek. To powinno ułatwić sprawę. Gdzie to jest? Wiem, że gdzieś musi być. Wchodzę do gry. Jedziemy z tym koksem. To będzie łatwizna. Po co się stresować? Czas ucieka. Nie mogę tego znaleźć. To zbyt łatwe. Co dalej? Można przykręcić ogrzewanie? Nie jest dobrze. Myślałam, że się przygotowałaś. Próbuję się skupić. Pospieszcie się. Drobiny czasu znikają nieubłaganie. Zbliża się koniec. Musicie kończyć. Na bank to zdam. Au.
Ej, masz jakiś problem? Uderzyłaś mnie książką. To bolało. Czekaj, chyba wiem, co robić. Dzięki temu Miki przestanie rzucać we mnie książkami. Położę słomki na papierze do pieczenia i przejadę po nich żelazkiem. To powinno roztopić słomki, a jednocześnie ich nie spalić. Zrobię dziurkę na końcu, przewlekę przez nią sznureczek i zwiążę go. To powinno pomóc Miki. Ej! Co? Wow, jakie to super! Jak łatwo znaleźć odpowiedzi! Tego było mi trzeba. Koniec! Czas minął. Dawać mi tu wasze testy. Udało się. Jest! Jaka ulga! Uhuu! No tak, to naprawdę ja. Czeka was nie lada gratka. Rar! Do boju! Uhuu! Aha, dziękuję, jesteście cudowne. Zawsze znajdę chwilę dla moich fanek. Pamiętajcie, przyjmuję tylko gotówkę lub złoto. A teraz spadajcie. Bycie cheerleaderką to ciężki kawał chleba. A piękny wygląd? Cóż, dla mnie to łatwizna. Muszę tylko troszkę poprawić makijaż. Cześć Stacy, mogę dostać twój autograf? Jestem twoją największą fanką. Możesz napisać dla mojej psiapsi Miki? Masz coś we włosach. Jak to się tam dostało? Fuj. O matko, ale żenada. Stacy, wybacz mi. Czekaj, mam pomysł. Włożę stróżynę do formy w kształcie serduszka. Dodam jeszcze kilka. I zaleję przezroczystą żywicą. Poczekam, aż zastygnie. I wyjmę z foremki. Pozostaje tylko włożyć haczyki. I kolczyki gotowe. Wow, ale ładne. Stacy, wracaj. Mam coś dla ciebie. Kolczyki? Dla mnie? Wow, piękne są. Pasują do twoich oczu. Myślałaś kiedyś o metamorfozie? Co jest grane? Czuję, że żyję. I kręci mi się w głowie. Chodź, zabawimy się. Czekaj. Tak lepiej. Wow, wszystko jest zamazane. Auć! Ups, moja wina. Chodź, pomogę ci. Wow, super zabawa. Zrobię to jeszcze raz. Zaczynam. O, ciekawe. Co za czary. A ty co robisz? Chcę spróbować. Nie. Ale... Ach, dobra. Przestań! Hej, moja fryzura! A masz! Nie potrafisz walczyć! Przestań! Czekaj! Gdzie jesteśmy? Oho! Tutaj! Pora na wyzwanie artystyczne! Co za piękne kwiaty! Matka natura nas rozpieszcza! O, wspaniały motyl! Co? Dokąd poleciał? Co za wdzięk! Co mamy robić? Ups, wybaczcie. Chwila. Narysujcie motyla. Dobrze, bardzo chętnie. Niech pomyślę. To chyba niezbyt trudne. Dobrze, do dzieła. Tu mam przybory. Wszystko, czego potrzebuję. Użyję pędzla. Namaluję najwspanialszego motyla. Zaskoczę wszystkich. Powalę na kolana. Najpierw jedna strona. O, cześć. Jest niezwykły. No nie, moja praca. Zniszczona. To przez motyla. Zaraz. Wiem, jak to naprawić. Wycisnę farbę na szkło. Potem rozprowadzę gąbką. Wyrównam całą warstwę. Całkowicie zamaluję szkło. Teraz wezmę patyczek. Narysuję nim motyla. Wygląda świetnie. Teraz przykryję papierem. Delikatnie przycisnę i powoli odkleję. Wow, pięknie! Lepiej niż myślałam. Jestem genialna. Co za oryginalne dzieło. Wow! Wow, to twoje? Ha, muszę się postarać. O, na pewno mam coś, co się przyda. Ach, to tylko rupiecie. Zawiodłam się. Chwileczkę, już wiem. Złożę kartkę na pół i zacznę wycinać. Powoli i ostrożnie. Wytnę skrzydełka. Właśnie tak. Prostuję. Oto motyl. Ale to nie koniec. Obrysowuję krawędź na czarno. Teraz zacznę go ozdabiać, rysując wzór na skrzydłach. I gotowe. Teraz go pokoloruję.
Najlepiej na różowo. Odłożę go na bok. Teraz zegnę agrafkę. Uff, to trudne. Zakrzywię ją na końcu. O to chodziło. Przymocuję gumkę recepturkę i zacisnę. Idealnie. Teraz wezmę spinacz. Wyprostuję go. Tak jak się da. Przełożę przez gumkę. I zegnę na pół. Doskonale. Przełożę przez koniec agrafki. Odegnę końcówki na bok. To będą czułki. Na koniec zamocuję skrzydła. Teraz najlepsza część. Zakręcę go. Kiedy puszczę, to poleci. Wow, super! To moje najfajniejsze dzieło. Co? Jak to? Niesamowite, prawda? Wow, przyleciał z powrotem. Chyba mnie lubi. O, Annie wygrywa. Naprawdę? Juhu! Uch, niesprawiedliwe. Co ona robi? Soczysty ananas. Przepyszny. Nie ma nic lepszego. O, jesteście tu? Oto kolejne wyzwanie. Błagam, to łatwizna. Wystarczy wybrać technikę. To nie takie proste. Nie wiem. Ona ze mnie żartuje. Jestem głodna. Chciałabym coś przekąsić. O, już wiem. Mam resztki śniadania. Pomarańczka. Cudo. Zaraz ją zjem. Aż mi ślinka cieknie. Spałaszuję całą. Tak, coś wspaniałego. Annie, nie jemy w klasie. Ale pani ananas. Ups, pardon. Wyrzucę to do kosza. Chwila, coś mi zaświtało. Wykorzystam skórkę. Użyję nakrętki. Przycisnę do skórki, wytnę z niej kółeczka. Jak formę do ciasteczek. Teraz kolejny etap. Wytnę koło z papieru. Narysuję na nim owal. Teraz zielona kartka. To bardzo odpręża. Podryw paseczki. Tyle wystarczy. Teraz przykleję do kartki. Ułożę je na szczycie owalu. Teraz wezmę kółka z pomarańczy i poukładam w środku. Porobię z nich warstwy. Będą leżeć naprzemiennie. Da to świetny efekt. I gotowe. Apetyczny ananas. Co? Już skończyłaś? Jestem zadowolona. Widzisz? A więc to tak. Nie pozwolę jej wygrać. Chwileczkę. Mam świetny pomysł. Przykleję taśmę do czarnego płótna. Zostawię wolną górę. Wezmę złotą farbę. Uwielbiam luksus. Pomaluję wolne kwadraciki. Ale nie wszystkie. Stworzę owalny kształt. Teraz ostrożnie odkleję taśmę. Nie chcę tego zepsuć. Wow, wygląda super. Pora na zieloną farbę. Domaluję liście. To górna część ananasa. Podziwiajcie. Można bić brawo? To arcydzieło. Dobra robota, Betty. Nie musisz mi mówić. Jestem po prostu zdolna. Co powie nauczycielka? Ciekawe. Obie wygrywacie. Wygrałam? Juhu! Wygrałyśmy! Kto jest śliczny? Ty? Wiem, wypuszczę cię z klatki. Leć na wolność. Czyż to nie cudowne? Wow! Nie wiedziałam, że to lekcja safari. Poczułam wenę. Oby się udało. Co? No co ty? Co za surowa krytyka? To zabawne. Co? Jaja sobie robisz? Uch, głupie ptaszysko. Chyba nie lubi mody. Zabierz to. Hej, pora na wyzwanie artystyczne. Gdzie ona jest? To już koniec? Chyba tak. Czekaj, halo? Co? Gdzie ja jestem? Ucięłam drzemkę dla urody, choć jej nie potrzebuję. Czekamy. Co? A, wyzwanie. Proszę bardzo. Ha, to trudne. Co by to zrobić? Aha, wiem. Hej, co ty robisz? Prowadzę śledztwo. Zaraz wracam. Na razie. Chyba zacznę tutaj. Cóż, nic nie odkryłam. O, właśnie tego szukam. Wielkiej pajęczyny.
idealna! Wezmę się do pracy. Nie chcę marnować czasu. Potrzebuję kleju. Spryskam nim sieć. Ale to nie koniec. Popryskam klejem czarny papier. Musi się bardzo lepić. To wystarczy. Oby się udało. Przyłożę do pajęczyny. Dodam ramkę. I wyciągnę. Wow, niezwykłe. Robi wrażenie. Czemu to takie trudne? Wróciłam! Co pani sądzi? Prawdziwa pajęczyna, ale bez pająków. Jak to możliwe? Oj, nie odpuszczę. Muszę zadzwonić. Halo, to pilne? Proszę, to dla pani. Przygotowane na zamówienie. To jakiś żart? Nie rozumie pani. Proszę to zjeść. Wiedziałam. Mogłeś tak od razu. Zacznę od banana. Smakowite, takie świeże. Świetne. Muszę zmienić pracę. Ha, wykorzystam talerz. Porysuję go widelcem. Wyżłobię w nim kształt. Wystarczy. Teraz wezmę czarną farbę i pomaluję talerz. Rysy będą widoczne. Wyglądają jak pajęczyna. Tada! Wiem, to wspaniałe. Ciekawe, kto wygra. To trudne, ale Eni wygrywa. Juhu! Zatańczę z radości. Poczułam wenę. Oto następne zadanie. Przepyszne lody. Na co czekacie? Bardzo ciekawa książka. O, nie słyszycie? Do roboty. Ech, miejmy to za sobą. Mam ważniejsze zajęcia. Hej, uważaj. Ups, przepraszam. Wyrzuć to do kosza. Co? Ależ skąd? Nie jestem służącą. Hej, mam fajny pomysł. Wytnę kształt lodów z tektury. I dodam szczegóły. Zacznę od rożka. To nic trudnego. Teraz poprzyklejam waciki. Ułożę je warstwami. Są takie nijakie. Pokoloruję je. Nasączę je wodą z farbą. Użyję różnych kolorów. Dodam też posypkę. Zrobiłam ją z papieru. Gotowe. Wyglądają bardzo smakowicie. Picha. Apetyczne, co? Niech ci będzie. Ładnie. Ale to ja wygram. Mam wielką chęć na lody. Zaczynam. Lokaj. To coś nowego. Hej, chodź tu. Pani mnie woła? Co tak długo? Mogę cię zastąpić? Oczywiście. Co my tu mamy? Gofr? Przyda się? Wprowadzę parę zmian. Najpierw go przytnę, żeby stworzyć rożek. Potem przetnę na pół. Oto wafelek. Położę go na tacce i dodam banany. To lodowe gałki. Poukładam je. Dodam też truskawki i oczywiście posypkę. Jak kolorowo! Ale to nie wszystko. Dodam miseczkę truskawek i pyszne borówki. I jeszcze sos truskawkowy. Nauczycielka się zachwyci. Niech tylko poczuje zapach. Na pewno się nie oprze. Lada chwila. Coś ładnie pachnie. I to jak? A, wyzwanie. Jest jedna wygrana. Betty. Nana. Moje lody są ładne. Cóż za wyzwanie. Czy zainspiruje was do stworzenia arcydzieła? Kto waszym zdaniem był lepszy, Eni czy Betty? Piszcie w komentarzach. Pokażcie ten film swoim znajomym.